A więc tak, słuchajcie, pierwsza sprawa. Dlaczego nie było tak długo nowych Moemonów? To powiem zanim zacznę nagrywać ten i w ogóle po co ten stream jest po kolei. Więc pierwsza sprawa, dlaczego nie było Moemonów? Nie było Moemonów, ponieważ miałem trochę problemów zdrowotnych, plus straciłem dysk twardy, na którym miałem zapisane odcinki, dwa kolejne nagrane Moemonów. I tak trochę człowiek podupada na duchu, gdy traci odcinki. Więc tak, dlatego odstawiłem sobie to na jakiś czas i powiedziałem sobie, dobra, wrócę do tego. Okej. Więc teraz do tego wróciłem i pomyślałem, że po prostu wiecie, lepiej wam będzie pokazać na żywca, co się dzieje. Słuchajcie, w ostatnim odcinku ja doszedłem do miasta, gdzie walczymy z Eriką. Jeżeli się nie mylę, złapałem jednego Pokemona. Sam nie pamiętam, bo to już było kawał czasu temu. Złapałem Gulpina. Minun już miałem. Gyaradosa miałem. Aipum miałem. Breloom oczywiście. Pitilev, MS Magic, Kurdeczka, Versi i Purcza. Nasz Firo. To są nasze Moemony. Jak widać, Versi jest nowy. Chłopak. Odważna natura. 26 poziom, te sprawy. Jeszcze nie zdobyłem czwartej odznaki, żeby nie było. Miałem zamiar odwiedzić najpierw rakietowców. I tak naprawdę to jest wszystko, więc straciłem tylko moment dotarcia tutaj do was. Cześć, Czo. I pomyślałem, że możemy to teraz kontynuować. Chciałbym skończyć dzisiaj nagrywanie tej serii, prawdopodobnie. No, powinno dać radę. Znaczy nagrywanie wszystkiego na Steamie, zdobyć wszystkie odznaki, można nawet pokonać ligę. Żeby później móc przejść już do kolejnej serii. Może jakoś niedługo. Miejmy nadzieję. Fajnie było. Okej, to by było na tyle. Więc raz jeszcze dzięki wszystkim, że wpadliście. Witam brodaczy, jesteście kochani i w ogóle. Lecimy ze zdobywaniem świata. Miejmy nadzieję, że uda mi się wygrać w jakiś sposób, ponieważ wiecie, pamiętajcie jednak, że jest to Omega. Omega nie jest łatwe. Nastawiam się tutaj na to, że będę musiał z Purczy często korzystać. Ja zamówiłem sobie Pokémon Sun. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Z tego co widziałem póki co, zwiastuny zapowiadają naprawdę niesamowitą grę. Nie mogę się doczekać. 10 na 10. Zanim ktoś zapyta, nie mogę tego Eevee tutaj wziąć, ponieważ jest to Pokémon, którego mogę dostać, a ja nie chcę dostawać Pokémonów, chcę łapać je. Okej. Co ja miałem do zrobienia? Najpierw miałem iść do rakietowców, tutaj do tego, no, do Game Center, tutaj. Dajcie znać, czy muzyka jest za cicho dla was, aż zobaczę, czekajcie, tylko jeszcze jedną rzecz. Ta, praktycznie nie słyszycie jej wcale, co nie? Chyba. Aż sekunda. No, chyba jest strasznie mega cicho, nie wiem. Czy podgłaśnić trochę? Sekunda, zobaczę tylko, jak to będzie wyglądało, jak trochę podgłośnię. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie później, wiecie, oskarżył o to, że zabieram wam super mega fajne dźwięki. Teraz będą się trochę przyjemniej. Okej. Dla osób, które oglądają to na YouTubie, tak, mam czat obok. Postaram się czasami czytać, co ludzie tutaj zadają pytania i odpowiadać na nie, bo łatwiej było to nagrać wszystko za jednym razem. Ale też, drogi czacie, nie będę cały czas wam odpowiadać. Chcę też trochę komentować grę na bieżąco, wiecie, robić z tego coś fajnego. Okej. Aha, i oczywiście z góry dziękuję moderatorom na czacie, jakby mogli odpowiadać w moim imieniu też na niektóre pytania. Albo oczywiście innym osobom, wiecie, innym brodaczom. Totalnie możecie pozdrawiać YouTube, nie jestem pewien, czy czat się dostaje na YouTube. O nie. Nie uda ci się z tym uciec, dzieciaku. No, wiesz, stary, jesteś. Jeżeli wszyscy jesteście tacy słabi, to chyba uda. Ty? Blast it, dude. Disujesz rakietowców, dude? Bądź ko. Wow. Yo, disuję.
Disuję Team Rocket. Ty. No okej, okay, może być. Może być. Ta, damy radę. Pozbieramy sobie pokebale. To jest ten wspaniały, piękny moment, gdy Twitch grał w Pokémony. I to jest moment, na którym ludzie byli przez 3 dni po prostu zatrzymali się, nie dawali rady przejść dalej. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest Twitch Plays Pokémon, to polecam zobaczyć sobie. Jest to po prostu super fajny eksperyment, gdzie ludzie na czacie na Twitchu wpisują komendy, żeby kontrolować postać w grze Pokémon i jest po prostu kompletne szaleństwo. Szczególnie, gdy trafia się na jakieś trolle, które wiecie, przeszkadzają. Słuchajcie, zobaczymy tutaj jeszcze tylko. Wiedziałem, że tu jest jakiś. Yeah! Super Potion! Totalnie fajnie. Okej. Okay. Aha, dobra, czyli to już nie wyjdę stąd. Niech to. Miałem taką nadzieję. Dobra, czyli jeszcze raz. Dopiero było derpnie, jakbym w tym wieku jeszcze nie potrafił przejść tak prostej zagadki logicznej. Hej, zróbmy zagadkę dla 10-latków, której nie przejdzie dorosły facet. Na razie nie mam chyba karty do windy. Dobra, co tu się dzieje? Ty, pewnie chcesz walczyć, co? Come at me, bro. Totalnie come at me ten. Dawaj, pokaż mi tego swojego ratatę. O, jaki uroczy. Okej, okay. Czy ja nie zginę? Spróbujemy najpierw fly na start. Crunch, okej, okay. Masz ratatę z crunchem. Nie brzmi to jak coś, czym chciałbym dostać i... Tak, totalnie jest okej. Okay. Dobra. Fajnie, że mamy chociaż pursuit, jakby pursuit, Ten atak, jeden. A co ty tu jeszcze masz? Zigzagoon. Fly, jasne, czemu nie? 2 na 10, fly, mod sport. Rakietowcy muszą zginąć! Ej, tutaj nie chciałem zobaczyć, żeby rakietowcy kiedyś wrócili, kurczę, w jakiejś grze Pokémon. Wiecie, nawet tak w tle, co nie? Żeby było widać, że oni jakoś dalej coś tam robią może. Czy coś w tym rodzaju. Nie wiem. Coś by było fajnie zobaczyć. Ej, come on, traf teraz. No. Co planują następną serię, jaką planują, tak, z Pokémonów? To jest w sumie takie trochę bardziej rozwinięte pytanie. Nie mogę chyba zdradzać za dużo szczegółów obecnie, ale jest szansa, że w jakiś sposób może by się udało nagrać serię z Pokémon Sun albo Moon. Nie nastawiajcie się na to zaraz, nie szalejcie i tak dalej. Jest to tylko szansa. Gdyby się udało, to oczywiście z tego nagram serię. A jak nie, to prawdopodobnie przejdziemy do Heart Gold albo Soul Silver. Wiadomo. Normalna sprawa. Dobra, on jest trujący. I to jest kurde Arbok. Boję się Arboków. Arboki są głupie. Ty pokaż mi Draining Causes Injury. O, fajnie, dobra. Ty, idź. Dawaj. Kurcza, wracaj. Wersji. Fuck. Crunch. Ty, bolesny, masz anginę w łóżku? Teraz leżysz i kurde, chory na anginę? Dude, totalnie, wiesz, masz wyzdrowieć jak najszybciej. Trzymam za ciebie kciuki, bo nie lubię, jak ktoś jest chory. Bycie chorym jest niefajne. Tak, prawdopodobnie Shader, jakbym przechodził drugą generację czy coś, to przechodziłbym jakąś trudniejszą serię, ale może coś innego wymyślą, nie wiecie. Nie wiecie. Nie będę zdradzać. Nie wiecie. Dobra, czekajcie. Jak ja mogę, kurde, pokonać tego Arboka, bo ja nie mogę. Dobra, drużyno. Kto z was tutaj ma coś, co mogłoby zaatakować Arboka fajnie? Cześć, Magic. MS Magic. Czekajcie, trujące to jest dla mnie przekleństwo całego mojego życia. Nigdy nie mogłem się nauczyć nawet, co na trujące działa. Wiem, że teraz ten ziemne i psychiczne i w ogóle, ale za dzieciaka po prostu było dla mnie nie do ogarnięcia, co się dzieje. To jest po prostu... To była dla mnie czarna magia.
Yo. Wszystkich proszę na czacie, żeby słuchali się moderatorów. Jest nam w moderacji chyba ciocia Cho. Jest chyba, nie wiem, to jeszcze. Ciocia Lura, prawdopodobnie. Same ciocie. Przepraszam, chcę tylko przełączyć na sekundę, zobaczyć jakie są ciocie. I jest wujek rysownik, chociaż wujek rysownik wolałby nie wkraczać w zabawę. Bo wujek rysownik gra. Dobra, ratata. Bite. Flinchet. What? Flame Wheel? Ratata z Flame Wheel? Od kiedy to ratata ma Flame Wheel? I dlaczego jestem spalony? Dobra, wiesz co, masz i idź sobie. Serio. Jeden raz chciałem, żeby coś fajnego się zdarzyło mi, że nie wiem, cokolwiek, ale nie. 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 Muszę zginąć. Nie. Nie. Nienawidzę cię, stary. Nienawidzę. Po prostu jesteś straszny. Nie. 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 Totalnie. To nie. Ja się, bo jakiś dzieciak mi biegnie za oknem z reklamówką, jakby zwariował. Boję się biegających ludzi, że ma bombę tam i wybuchnie zaraz. Dobra, ty, dawaj. Może być, okej. Co tu masz? Handauer. Naprawdę myślisz, że masz ze mną szansę? Oczywiście, że masz. Boję się ciebie. Wracaj, kurdeczka. Kurde, Magic jest... jesteś spalony. Mówiłem ci, nie pal marihuaniny. Kto inny może mi pomóc? Potrzebuję bohatera. Wiesz co? Walcz bohaterów. Spark! Nice! Wow, okej. To zadało w sumie więcej niż się spodziewałem. Kuksizm, czapka zostaje. No, więc, albo wiecie co, czekajcie, bo ktoś mi mówi na czacie, że czapka mu przeszkadza moja. Macie rację. Macie rację, totalnie muszę zmienić czapkę. Tak jest lepiej. Proszę bardzo, drogi czacie, sami tego chcieliście. Sami o to prosiliście. Zmieniłem czapkę. Lepiej? Mam nadzieję, że lepiej. Cieszę się, że wam się podoba. Które przydam nam się... O, mam latającego. Siema, Shikar! Sekunda, tylko coś zobaczę jeszcze. Sorry za przerwanie znowu, totalnie nie robię tego specjalnie. Pytacie? Czysta miłość, radość i w ogóle. Totalnie to jest moja, to będzie moja okładka mojego albumu hip-hopowego. Życie z rysownikiem. Dobra, fly. Kurde, Lich Seed. Hahaha! Ale wygrałem. Pięknie. Oh yeah! Kurdeczka na 29. Discharge. Nice! Jasne, pokazuj. 80. To jest 65. Przydałby się oba w sumie, tak szczerze powiedziawszy, bo jeden jest mentalny, a drugi jest fizyczny. Kurde, może copycata sobie zmienię jednak. Tak, robimy tak. Copycata zmieniamy. Nauczy mi się discharge. Fajny atak jest. Dla kogo jeszcze masz? Baltoy. Bal to jest ziemny. Wiecie co? Macie rację. Viti. Oklaski. Oklaski, nadchodzi Viti. Dla wszyscy proszę oklaski. Viti nadchodzi, żeby zadać ostateczny cios. Została zidentyfikowana, przeciwnik jest przerażony. I... Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem. Totalnie wiedziałem. Dziękuję. Wygraliśmy. Okej. Kto pomyślał, że Pokémon z długimi włosami może zdobyć setlu, kurczę, fanów. Dobra, czemu ja tu jestem tak właściwie?
Ty. Okej, okay, tak, ty mi mówisz rzeczy, które wiem. Ty. Ty mi nie mówisz rzeczy, których... Które... To są rzeczy... A, nie chcę tego wiedzieć. Dobra, czemu ja się tu znalazłem? Aha, bo mogę tutaj ten... Mogę jednak z windy skorzystać. Czy chcę z windy skorzystać teraz? Pokaż mi się windę na chwilę. Ta, nie mam klucza. Tak ja myślałem. Niech to. Dobra, wracamy na sekundę. Ty. Ty ze mną chciałeś walczyć? Nie, nie, ja już z tobą walczyłem. Dobra. Tutaj. Bo pamiętam, że gdzieś była tutaj jakaś taka babka, co ten. Co kurde była w porządku i mnie leczyła, ale to nie pamiętam, czy to tutaj jest. Nie, to było w tym. No. W mieście tam później. Tym dużym, czy coś. No, idziemy się wyleczyć, bo jest 2 na 10 w tej chwili, jeżeli chodzi o leczenie. Cześć jeszcze raz wszystkim, co wpadli na Steam. Cieszę się, że wpadliście. Jest po prostu, wiecie, super. Mam fajną czapkę. A. W ogóle dla osób, które nie wiedzą, czy wiecie, że kaszkiet rysownika został zgubiony? Ten oryginalny kaszkiet, który miałem od lat. Byłem w Warszawie na spotkaniu w sprawie pracy i... Zgubiłem go. Tak. Kaszkiet rysownika nie istnieje. Dlatego teraz noszę inne głupie nakrycia głowy. Dobra. Co ja tu jeszcze mogę osiągnąć? Idziemy na dół, bo się będę teraz gubić. Dobra, ty mnie nie interesujesz. Idę jeszcze na dół. Ty. Okej. Okay. Totalnie rzucajcie te znicze dla kaszkietu. Pamiętajcie też, możecie na dole pod streamem jest link jak przelać kasę, jeżeli chcecie wysłać jakąś wiadomość, że płaczecie za kaszkietem. Możecie tamtędy przelać kasę. Cała kasa jaką zbiorę pójdzie na zakup nowego kaszkietu. Mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, tyle jeżeli chodzi o reklamowanie się. Kurdeczka, discharge. Disuj go. Zobaczymy jak to działa. No, działa nieźle. Podałem się. To może być fajne, ale... Warszawska cygania zabrała pewnie. No, mam nadzieję, że warszawska cygania lubi mój kaszkiet, jeżeli zabrała. Dobra. Kurcza, idź, bo ty jesteś latająca i w ogóle. Przecież nie mam za dużo tam defensa chyba. Ale damy radę, co nie? Co on może mi zrobić? Jestem niezniszczalny, jestem ptakiem. Ptaki są niezniszczalne. Co w ogóle próbowałeś kiedyś uderzyć z pięści ptaka? Przeżył. Fuck! Revenge! Nie chcę patrzeć. Patrzyłem trochę. Dlatego nie zacząłem krzyczeć. Ale... Ojej, dobra, było niefajnie. Co?! Boję się spojrzeć na czat. Wiecie, pomyślałem, że zaoszczędzę ataki i zamiast Aerial Ace zatkuję Pursuit. Nie chcę w tej chwili czytać, ale ja widzę kątem oka, jak szybko idzie czat. Ja się boję tam spojrzeć. Niech to jasna cholera. A! Kurcza. Wiesz co, ten stream nie był fajnym pomysłem. W ogóle mi się nie podoba ten stream. W ogóle... Ach. Jasne. Czemu nie? Hej, rysownik! Wytrenuj sobie ptaka, żeby pokonać Erikę i jej rośliny. Totalnie... Na pewno dasz radę. I wyślij tego ptaka na walkę z mega muskularnym... Chociaż może to zadziała. God
Demet. Musi mi dać sekundę. Sprawdzałem tylko dla pewności, tak? Purcza nie żyje. Super. Super. Nie, fajnie. Ja cieszę się. Jestem pewien, że umarła szczęśliwa. Okej. Okay. Nowe pytanie teraz tylko. Jest dobrze. Okej. Okay. Nie, ja to... Słuchajcie, jak zaczynałem... Byłem totalnie gotowy na... O, fajnie! Znalazłem TM Frustracja! Czy mogę nauczyć swojego trenera tego? Bo trochę ją czuję teraz. Chciałem zaatakować kogoś frustracją moją. O, fajnie! I mam fajne ataki i zapomniałem o nich. Nie, jasne. Po co mi to mówić? O, Aerial Ace. Hej, pamiętacie, kto znał Aerial Ace? Purcza! Purcza znał Aerial Ace, ale nie żyje! Zabiliście ją. Ja ją zabiłem. God damn it. Purcza nie żyje. Zabił ją polski socjalizm czy coś, nie wiem. Komunizm ją zabił. Cokolwiek. Muszę jakoś zwalić moje wszystkie błędy. O nie, trudna zagadka, jak ja sobie dam radę. Tak, jestem zły. Trochę. Bo to był mega głupi błąd z mojej strony. Nie wiem, co powiedzieć. Nie, jasne, po co ten... Po co to wszystko? Okej, okay, czy ty też mi chcesz kogoś zabić? Wersji, polegam na tobie. Wersji dajemy teraz na pierwsze miejsce. Ty, dawaj. Stop meddling in Team Rockets. Coś tam, coś tam. Dobra. A zaraz. Aha, dobrze, że to jest Abra. Od razu mówię, wszystkie nadawane imiona moim monom nie są powiązane w żaden sposób z nikim. Wszystkie są wymyślane przeze mnie na żywo poprzez wydawanie z siebie dźwięków. Zwykle bardzo głupich. I wszyscy tego nienawidzą. Dlatego to robią. Nienawidzę Team Rocket. O nie, headbutt. Jakże ja to przeżyję? Proszę, zgiń. Okej. Okay. Okej, okay. Nie, ja... Okej. Okay. Okej, okay. Straciłem jednego Pokemona. Straciłem. When the meme is just right. Kadabra. Okej. Okay. Bite. Ja się napiję. Co on może mi zrobić? Przecież to tylko Psybe. What the fuck? Czy on mnie nie zabije? Nie zabije mnie chyba, co nie? Jest. Nie zabił mnie. Totalnie jest szczęścia. Nice! Wersji ewoluuje! Oh yeah! Dawaj wersji! Pokazuj, jak zmieniasz się w kobietę.
Proszę bardzo. Straciliśmy kogoś, ale zyskali... Czy ona ma zeza rozbieżnego? Ona ma zeza rozbieżnego! Oh my god! Mam nie do końca pełnosprawnego Pokemona. Niech to. Ale może przynajmniej statystyki ma dobre. Nie wiem. Nie do końca. To będzie długa gra. Albo bardzo krótka. Ciemne okulary w tym miejscu. Super. O, tu jest karta. Nie. Czemu ja byłem pewien, że tu jest karta? Pamiętam, że gdzieś jest karta na stole. A nie, on ma kartę pewnie. To jest ten, co się tak dziwnie śmieje, co nie? Jak? Nie. Ale totalnie on ma liftki. Cześć wszystkim, totalnie jeszcze raz. Cieszę się, że wpadliście na stream. Jesteście fajni. Lubię fajnych ludzi. Dobra, to jest Koffing. Koffing może zrobić self-destruct w razie czego, więc szukamy kogoś z dużym defensem. Oj, okazuje się, że największego defensa póki co ma wersji. Biorąc pod uwagę, wiecie, poziom i te sprawy. Dobra, to będzie długa walka, ale próbujemy. Wiedziałem, że to zrobi. Widzicie? Nigdy nie ufajcie im. O wow. To będzie ciężkie. Jeżeli on ma Explosion albo nawet Self-Destructa, to już będzie ciężka sprawa. To nie będzie fajne. To nie będzie fajne. 9. Nie. Dawaj, sludge'em na razie go zaatakujemy. Się źle skończy. Ta. Dark Pulse? Wow! Nie wiem co robić. Ile? Pokaż mi co ty w ogóle potrafisz. Defense średni. Ale masz kontrę. Kontra nam dużo nie pomoże. Swifta masz w sumie. Shockwave. Teraz jeszcze raz. Twój Swift jest 60. 57. Nie jesteś zbyt silny. Dobra. Zmieniamy na Ilefa. Niech się dzieje co się chce. Wersji mi się jeszcze przyda. Ilef może pokonać Weezinga. Może. Co? Wszyscy zginiemy! Popełniłem wielki błąd. Miałem wiele błędów w moim życiu. Włącza mi się choroba sieroca. Wiem, co mogę zrobić. Chyba. Zmniejszyć mu MS Magic Attack. Może to coś zadziała. Nie! God damn it! Czemu wszystko, co kocha, musi zginąć? Spokojnie, zaraz to wymyślę. Wiem co robić. Wiem co robić. Wiem. Idź kurdeczka. Super. Totalnie... Good job.
Kurdeczka, pokaż ty mi, co ty masz większe. Specjalny atak, dobra. Dobra, super. Mi się to podoba, lubię. Lubię tych, co mają duży specjalny atak. Gustuję w takich. Błagam cię, niech to dużo zada. Nie! Okej, okay. Nie jest jeszcze źle. Encore! Encore! Tak! 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 Tak, 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 tak. To jest totalnie great. Tak, nie wiem, czy już pokazywałem. Spark, dawaj. Wakamakafon. Pięknie! Jest, jest, tak, tak, kurdeczka. Tak, tak, jest, jest, tak, dobra. I ja lubię, tak. Jest bardzo fajnie. Discharge, proszę cię, zabij go. No! Dobra! Nice! Jest, tak. To był mój plan od początku. To totalnie był mój plan od początku. Super. Lubię, lubię. Straciłem MS Magic. Super. Lubię, lubię. Jest, jest okej. Okay. Nie wiem jak u was, u mnie jest fajnie. Jestem szczęśliwy. Jest okej, okay. Jest super. Mhm. Czemu nie? A, dobra. Aha. Daj mi ten lift key. Dziękuję. To była trudna walka. Ewidentnie nie jestem jeszcze gotowy na pokonanie całego świata. Pokémon. Jeszcze nie jestem najlepszym mistrzem Pokémon. Czy jak tam leciały rzeczy w tekście piosenki. Ja chcę tylko się stąd wydostać. Nic więcej nie pragnę w życiu. Okej. Jakie są moje opcje w obecnej chwili? Siema szpurcza i Magic, daj mi jeszcze tylko swój Mystic Water. Another bites the dust. Another bites the dust. Damy radę. Damy radę. Nigdy jeszcze nie byłem tak zmotywowany jak teraz po śmierci mojego Pokemona. Okej, okay, pierwsza sprawa. Nie opowiem nic w tym mieście, jeżeli się nie mylę. Czy jest tutaj gdzieś trawa? Jeżeli jest, to mogłem łapać, ale wątpię. Bo wiem, że w niektórych miastach dodawana jest trawa. Dobra, chyba łapałem coś w tym mieście. Zobaczmy. Tak, złapałem w tym mieście właśnie ten. No. Jak ona ma? Wersji. W tym mieście złapałem wersji, więc nie mogłem złapać tego spinneraka, ale wiem, gdzie nie łapałem jeszcze kogoś. Teraz tylko pytanie, czy mam pokeballe i w ogóle. Mam great ballę. Dobra, jest 2 na 10. Tutaj. To jest nowe miejsce. Route 16.
droga 16, mogę złapać pierwszego Pokemona, obok którego imienia nie ma tutaj Pokebala. Pamiętajcie, to jest ważne. Ratata. Nie miałem jeszcze Rattaty. Mogę go złapać. Jeżeli go nie zabiję. Jest to rzecz, której się obawiam każdego dnia. Kurde! Myślałem, że będzie fajnie. Hyperfang. Nice. Zaraz, to ma duży ten. Duże prawdopodobieństwo zabicia i w ogóle. Dobra, okej. Okay. Jest git. Nie, nie chciałem poison gas! Nie chcę go zatruwać teraz. Dobra. Znowu Great Ball. Na razie spróbujemy jeszcze tak dwa razy rzucić. Musi się zastanowić, kto ma u mnie dostatecznie niski atak, żeby go złapać. Może ile? No, chyba tak, ile tylko. Jest! Dałem radę. Pięknie. Dobra. Great. Loving it. Kocham. Totalnie kocham jak burgery z McDonalda. McDonald's. Jakem? Dobra. Mykar dołącza do drużyny. Sekunda, badam tylko Mykara. Fajnie, jestem na tak. Jeżeli chcecie, możemy się umówić, że osoba, która, nie wiem, wrzuci jakieś pieniądze czy coś, to może ewentualnie wybrać imię kolejnego jakiegoś Pokemona. Chociaż wolałbym tak nie robić, bo wtedy będzie wychodziło, że każdy będzie mieć, wiecie, dziwne jakieś imię. Ale dołączył do drużyny tymczasem Mykar, Rattata. Zobaczmy, jak wygląda. 25 poziom, czyli jeden poziom do Raticate'a. 38 ataku, podoba mi się to. Łatwo mu uciekać. Przyda się. Sucker Punch ma! Fajnie! To jest piękne! Kocham tego Pokemona. Gdzieś miałem tej Rare Candy. No dawaj, jedno Rare Candy. Jest. Czy ja chcę teraz je użyć? Tak, chcę. Nie będę myśleć. Za dużo myślałem i przez to nie żyją moje Pokemony. Dawaj, Ewul, zmień się. Zmień się, rośnij w siłę. Rośnij, pokaż się. Będzie fajnie. Mykar będzie Raticate'em szybciutko. Przydam się. Fajnie, mamy Sucker Punch, przyda się. Dude, totalnie fajna ten. Chcę mieć taką piżamę, jak on ma. Zobaczcie, jaka fajna piżama. Zobaczcie, taka luźna. Tutaj na brzuch jest miejsce, co nie, jak dla mnie w sam raz. Ogon sztuczny. Dobra. Co ja tu jeszcze mam w ogóle? Tak, Black Glasses, Give. On ma ciemny atak, więc totalnie dla Mykara. Więc jak go rysujecie, to teraz ciemnymi okularami. Co my tu jeszcze mamy? W sumie niewiele. Dobra. Jakieś bery może, co? Podnosiłem w ogóle jakieś brze... O Jezus Maria, podnosiłem. Nie. Lumbery, fajne jest. No, damy dla Viti, żeby nie była zdezorientowana jak w razie czego. Dobra, jest git. Mamy naszego pierwszego super, mega, hiper fajnego Pokemona.
Co ja mogę zrobić więcej? Oh my god, tu jest Snorlax. Mogłem go złapać, jakbym nie walczył tam u góry. Bo to była normalna walka. Welp! Nie będzie Snorlaxa. W sumie każdy w jakimś nuzlocke łapie Snorlaxy zawsze, jak w Fire-Reda grają. Dobra. Damy radę. Idziemy znowu do roketów. Teraz będzie bamcika wow. Dobra. Kogo dajemy na pierwsze miejsce? Dajemy na pierwsze miejsce wersji. Bo wersji nie boi się niczego i w ogóle wersji jest fajna. Fajno. Jest git. Jest 14.50. Czuję się, jakbym grał od 20 godzin. Straciłem milion w ogóle ten. Siemasz Mito! Totalnie cześć dla Mito, bo Mito jest w porządku. Patrz sobie teraz na tego. Na streama naszego. Streamy są fajne. Witajcie u rysownika na streamach. Dobra, musimy iść teraz do tej fajnej windy, tam. Tam, gdzie niedaleko stoi facet, co zabija pokemony. Tak jak mój. Super, cieszę się, że mi zabito pokemony. Dobra, jest, ja nie trzymam urazy, co nie? To nie tak. Pamiętajcie, najlepszym treningiem jest zniszczenie. Nie ma lepszego. Okej, trochę się boję. Ty, co tu jest? Kalcjum. Fajnie. Trochę mleka w proszku. Dobra, ty. Nice. Myślałem, że będzie walka jakoś 2 na 2 czy coś, że wstawię. Damy radę. Słuchajcie, Sanchu, ja jem... Cholera, nie mam przecież magic. Fuck, nie mam wodnych. Chciałem powiedzieć, że jem je na śniadanie. Fuck, nie mam wodnych. Jak nie złapię jakiegoś, co umie pływać, to będzie źle. Musiał wtedy latać po jakichś miastach i szukać magikarpiów czy coś. Dobra. Bum. Co ja tu mam? Co może jeszcze mi pomóc do czego? Trzeba chcę kogoś potrenować. Mykar by się przydał potrenować, a na razie wersji jest ważniejszy. A więc w takim wypadku Sludge. Fuck! Nice! To pewnie taki był mój plan. Bo, oh my god, przez ten ziemny! Wersji masz to przeżyć, błagam cię, przeżyj to. Yes, okej. Czemu nikt mnie nie... Ja mówię wam, że ja nigdy nie miałem trujących. Nie trenowałem, nie walczyłem z nimi, nie pamiętam co je... wszyscy zginiemy. Nie chcę Mykar wystawiać, boję się o niego. Idź i lew. Co z niebieskiej się nie rusza? Martwa MS Magic. Nice, smooth. Dzięki, totalnie tego potrzebowałem. Dawaj, zaatakuj go swoimi gwiazdkami. Jakby one coś miały dać. Dlaczego wszystko, co kocha, musi ginąć? Dobra. Niedobrze. Będzie git. Pamiętajcie, to jest tylko zabawa, co nie? Nie brać tego na poważnie. Sandslash! Fuck! Wiem. Uwaga, patrzcie na to. Counter. Counter. Jest. Nice. Nieźle. Jest dobrze. Chyba. Teraz jedno pytanie. 57-36 to jest mentalny. Dobra, tak jak myślałem. Totalnie Sandslash jest uroczy. Wszystkie w ogóle pokemony są urocze. Ty, zgiń. Tak, za mało. Co to jest Crush Claw? To jest... Co? Ty mnie nie zabijaj. Swift. Jest! Oh yeah! Wiedziałem, że tak się stanie.
Jestem mistrzem Pokémon. Mawile, fuck. Stalowy, na pewno stalowy i coś jeszcze, może kamienny, nie wiem. A na pewno stalowy, ogień nie, ten, ziemia, kurde, ziemi też nie mam. Dobra, Viti, czas na ciebie. Ja nie mogę się bawić wiecznie, słuchajcie. Ja jestem dorosłym człowiekiem, ja nie mogę wiecznie, wiecie, to tak jakbym, nie wiem, w Dragon Balla był. I bym cały czas Krillana wysłał, czy Yamsze, a miałbym cały czas zanadrzu Goku. No raz na jakiś czas trzeba Goku wysłać, zobaczcie, zrobić Skyapercata i wygrać jednym ciosem. Vice Grip? Co to? Jezu. Jest taki atak, podobny do Vice Grip, też, że właśnie z kruszeniem jakimś myślałem, że to jest One Hit KO. Że zabija każdego jednym ciosem. I się wystraszyłem, że teraz to się stało. Wygraliśmy. Wysłaliśmy Goku i wygraliśmy. One Punch! One Punch VT. Zapomniałem, że jesteśmy, że gramy w Moemon Fire-Red Omega Fairy Nuzlocke. Pamiętajcie o tym. To długa nazwa. Guillotine! Tak, ten atak Vice Grip. Myślałem, że pomyliłem z Guillotine. Dzięki wielkie dla Dark Shark 131 za podpowiedź. Jesteś w porządku. Dostajesz brodaczowe punkty. Gdyby jakieś istniały. Są w planach, jak będziecie wpadać częściej na streamy, to będą brodaczowe punkty. Bolesny VT miała Drain Punch przez jakiś czas, ale później zmieniłem na ten. Chyba miała Drain Punch. Nie, nie miała chyba. Nie pamiętam już. Sam się ze sobą kłócę. Od razu dla osób, które pytają, nie oglądam Dragon Ball Super, bo nienawidzę słabo animowanych rzeczy. Przepraszam, nie jestem fanem. Oglądałem filmy, pierwszy film. Dobra. Zostawiamy wersji na pierwszym miejscu. Dawaj. Dude. Wygramy. Zobaczycie. Czas na walkę. A tak mi zmniejszyłeś? Co z tego? Skoro ja nic ci nie zrobię. Fuck. Dobra, spróbujemy na razie slacz na start. Dobrze, może być. Acid? LSD mi atakujesz? Jesteś za słaby. W broni narkotyków ja jestem najlepszy. Pff. Trujący cios karate. Który nazywa się Sludge. Dobra. Wygraliśmy. Wiedziałem, że tak się stanie. Rośnij w siłę wersji. Potrzebujemy cię na, nie wiem, milionowy... Sablaj! Duch normalny. Pamiętam. Fuck. Kogo ja teraz mam teraz do tego? Dobra, spróbujemy z... amnezja najpierw. Zaraz on ma pewnie te psychiczne fake out, dobra. To nie jest złe. Amnezja. Jest dobrze. Wygramy. Co to jest? Dark Ghost. Dobrze wiedzieć. Sludge. Źle. Dobra, nie podoba mi się to. Ale zatrułem cię. Idź mykar. Zobaczymy, czy mykar tylko da sobie radę. Chociaż może nie dać. Nieźle. Dobra, jest nieźle. Uwaga. Sucker Punch! Co?! To mało!
God damn it. Hyperfang. Fuck, detect, co to ma być? Aha, protected it's. Przedłużasz nieuniknione, zgiń! Co? Aha, bo on jest duchem! Czemu jestem taki głupi, że on jest duchem? Nie nauczę się nigdy. Nigdy. Nigdy się nie nauczę. To jest duch! Duchy w ogóle... Ja nie wiem, co ja myślałem w ogóle. Dobra, zgiń. I idź sobie sam. On wolał zginąć z zatrucia przez dłuższy okres czasu, niż dostać ode mnie cios, ponieważ tak mu było żal mnie. Jak patrzę, jak sobie nie radzę. Wolał się zabić sam, powiedzieć sobie, nie chcę zginąć z jego ciosu, bo to był wstyd dla mojej rodziny. Arbok, fuck, nie zerwę. Dobra, co ja mogę zrobić z arbokami? Arboki, cholera. Arboki, tak, kojarzę. Idź i lew. Dużo. To było dużo. Dobra. Ale. Nie, bo to będzie fighting. Swift. To nie było za dużo. Stockpile. Fuck. On może tym zaatakować później, jak zrobi to całe wyrzucenie z siebie. Speed up. Właśnie. Wow. To zaduje dużo. To było dużo. Trzecie. 65. Dobra, przeżyjemy to prawdziwego. Co nie? Tak, zrobił stockpile, fajnie. Nice. Totalnie wiedziałem, że wygramy. Oh yeah! O nie, tu już jest ten, cały Giovanni. Nie, ja z panem nie chcę walczyć, panie Giovanni. Panie, co pan? Na pierwsze, panie, w życiu. W żadnym wypadku. Oh, god damn it, serio, ty jeszcze. Trzeba kogoś jeszcze, kto by dał radę. Dobra, trzeba będzie wykorzystać trochę super potionów. Jestem tak skąpy, że nie chcę nikogo leczyć. Czajcie, znacie bardziej skąpą osobę ode mnie? Dobra, ty, tak. Pi. Hej, drogi czacie, jak bardzo mnie zabijecie, jakby Viti umarła? Odpowiadajcie już teraz! Bo totalnie ja sam nie będę zły. Dobra, wersji, jest git. Walka. Wygramy. Będzie dobrze, będzie dobrze. Mam fajną czapkę. Oby Viti nie zginęła. Albo zginął, albo zginęło. Whatever. Very bardzo. Wiecie, co było fajne w walce z Giovannim? Gdy miał kogoś, kto dobrze radzi sobie z ziemnymi. Nie wiem. Na przykład wodny. Ja wiem, szokujący pomysł. Czemu nie trafia? Dobra, chyba jesteśmy gotowi na podtrenowanie też troszeczkę Mykara. Zobaczymy, co się stanie. Bolesny ma rację. Mam jeszcze przecież roślinną Viti, o którym zapomniałem. Roślinnego Viti. Przepraszam, jest mi głupio. Hyperfang. Fuck. Czemu nie mogę go trafić? Aha, bo on użył tego... fuck, serio, jeszcze zatrucie. Kompletna porażka. Dobra, niewiele z tym osiągniemy. Ile ty jesteś potrzebny? Masz tego, co zawsze trafia.
Zawsze, zawsze trafię. Ile? Chodź tu. Giovanni posiada same ziemniaki, dzieciaki, więc pamiętajcie, on jest ze Śląska. Walczymy ze Ślązakiem zaraz prawdziwym. Giovanni jest ze Śląska i ma same ziemniaki. Śląskie pyry. Dobra, zgiń. Jest git. Jest fajnie. Fuck, jeszcze kogoś masz? Koffing, come on. Ja wiem, co koffingi robią. One wybuchają. Ja nie chcę wybuchować. Wybuchowywać. Wybuchowych koffingów. Nie rób self-destructa. Fuck, nie rób poison gas. Nic nie rób najlepiej. Po prostu zgiń. Tak, jesteśmy teraz zatruci. Źle skończy. Dobra, nie skończy się tak źle. Jest git. Dobra. Okej. Okej, było trudno. Ledwo daliśmy radę, ale to znaczy tylko możemy z tego wyciągnąć jakąś naukę. Ale jakąś naukę. Na przykład taką, żeby nie grać nigdy w Nuzlocke. Serio, jeszcze jeden. Pozwolisz mi wyjść. Jest, to ty! A, bo tu były drzwi! O, dzięki ci. Dzięki ci, że nikt z was nie chodzi do Pokémon Center i tylko ja jestem tutaj. Dobra. Nikt nam nie zginął, co nie? Bo tak się już przyzwyczaiłem do śmierci drużyny, że totalnie zapomniałem. Jest okej. Okay. Lecz mię, lecz mię. Leczaj mię, siostro Joy. Rób mi dobrze. O Boże, to będzie w cytatach. Rób mi dobrze, siostro Joy. Okej. Okay. Damy radę. Teraz to już jest z górki. Pokonaliśmy wszystkich najsilniejszych trenerów w Rocket Hideout. Został tylko najsłabszy gościu, szef. Jak wiadomo, szefowie w firmach nic nigdy nie robią i w ogóle są słabi. Czyli totalnie wygramy. Okej. Okay. Totalnie nie boję się szefa. Wzywam wszystkie moje moce. Super. Obstawiamy, że pewnie wszyscy udzielenie go mają Earthquake. Czy ja chcę uczyć Illefa Brick Break? Chcę. Obawiam się po prostu, co on będzie mieć ten. Kurde, kata mamy. Swift nam się może przydać. Dobra, lepsze od kontry. Bierzemy. Ktoś zrobił cytat z mojego tekstu, to będzie w cytatach. Naprawdę. Kocham was. Kocham i nie wiem. I wszystko inne. Dobra. Aerial Ace. W sumie Aerial Ace nie jest takie złe. Ale na pewno nie naziemne. Co ja mogę nieziemne zrobić? Bo ich pogilgotać pod pachami, kurde. Dobra. Czy chcę zacząć na całego z VT? Kurdeczka nam się nie przyda. Wiesz co? To jest tak poważne, że zasłonię sobie żaluzję. Tak, żaluzja mi się zacięła. Czekajcie, jak będę dostatecznie dużo ciągnąć, to mi się odetnie. Fak, zacięła się. Fak, dalej jest zacięta. God damn it. Więc co, ten dzień to jest po prostu porażka. Zobaczcie, żaluzje mi odpadły. I to nie jest nawet jak w Pokemonach. Mam Pokemona żaluzje i po prostu on zginął. Chodź tu. Dobra. Żyję. Co to jest w ogóle? Co to jest? Jakaś ślina? Nie wiem. Co ja pluję się? Dobra. Jest git. Widać mnie? Widać mnie. Cześć. Cześć czacie. Cześć, to ja jestem.
Okej. Okay. Fuf. Nie to, że wiecie. Damy radę. Idź, Bity. Jesteś. Giovanni, przybyłem. W sumie nie jestem do końca pewien po co. Po co ja do ciebie przybyłem? Czy ja muszę z nim walczyć? Co oni takiego mają? Mam herbatę, co? Nie mam gorącą herbatę, czyli mogę iść dalej. Z Eriką mogę walczyć, co nie? Czy ja chcę teraz... A no tak, Silvskop, bo ten, bo Mahatma Gandhi został ten, jest duch i tam jest Mahatma Gandhi przetrzymywany u góry. Oj, cholerny Gandhi, wiecie co, to jest, ja nie wiem, ta kultura indyjska w ogóle w moich Pokemonach, ja nie wiem, jak ja mogę dzieci wychowywać i w ogóle. Dobra, muszę wiedzieć, duchy mogę łapać, duchy są fajne, ja lubię duchy, jest okej, okay. Dobra. Więc muszę powiedzieć, że jestem tobą, ten, coś tam. Zespół R łapie Pokemony z całego świata, nigdy nie widzieliśmy ich chyba w sumie w innych miejscach świata, poza dwoma regionami. Ważne, bla bla, coś tam, dobra, chodź walcz. Damy radę. 6! To źle skończy. To się źle skończy, ja wam mówię. Ja, nikt mnie nie słucha, ale ja wam mówię, że to się źle skończy. Sky Uppercut! Jest! Dobra. Wow! Fajna Mightyena! O, kto by pomyślał, że Mightyena może być urocza? Force Palm! Wiedziałem, że przeżyjesz, ale... Miałem nadzieję... Fuck, Poison Fang. Jest! Nie jestem zatruty! Force Palm! Jest! Vibrava. To jest ten... Dragon coś tam, co nie? Zaraz, on ma latające pewnie, cholera. Kto może sobie poradzić z Vibravą? Czy biję bohatera? Mykar jest jeszcze za młody na bohatera, ale Illef. Idź Illef. Czas zmienić się właśnie dlatego, bo ten ma mniejszy atak, co nie? Cholera, nie tylko z latającymi. W sensie latających, żeby ziemnego ataku uniknąć. Illef? Będziesz musiał tego to przyjąć, ten atak. Zaatakować Swift. Wiedziałem, że nie trafimy, bo jest pod digiem. Fuck, to było dużo! Czemu to było tak dużo? Vibrava jest... jest smokiem, cholera. Przydałby się lodowy albo wodny! Co ja mogę zrobić? Czas zmienić taktykę. Na taką jak była. Swift! Fire Blast! What? Znaczy... Nie wiem teraz jak to tłumaczyć, bo będzie to brzmiało jak tłumaczenie się. Było tak, że mogę się leczyć tylko podczas... Nie mogę się leczyć, tylko podczas walk o odznaki. Była taka zasada. I to nie jest walka o odznakę, więc teoretycznie mógłbym się leczyć, ale nie lubię czegoś takiego. To jest zawsze takie sztuczne.
Mam nadzieję, że on nie ma Earthquake'a, o to głównie chodzi. Wiem, że dostaję podwójne od ziemnych i w ogóle. Mam po prostu nadzieję, że on nie ma Earthquake'a, ok? Poison gas. Błagam. Jest! Jest. Dzięki ci. Wersji niechaj będzie coś tam twoje. Ujejeje! Nie chcę łamać zasad. Sludge. Dragon Breath, no nieźle. To jest okej. Okay. To nie jest aż takie mocne. Trać, trać życie. Git. Git, 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 git. Teraz tak, BT. Mogę cię wysłać i zrobić Mega Draina, ale on ma Fire Blasta. Fire Blast nie jest fajny. Fire Blast niszczy życia. Kurdeczka. Ty nie masz żadnych nieelektrycznych. Kurde. Idź, Mykar. Wow, to było dużo. Mykar. Stary. Patrz na mnie. Cholera, może być szybszy. Jeżeli on by był szybszy, to będzie źle. Sucker Punch. Jest! Trzy w dół. I teraz zaczyna się zabawa. Kangaskhan. To się źle skończy. Zmieniamy na sekundę na kurdeczkę, tylko żeby kogoś wyleczyć ewentualnie. Double Edge! Naprawdę? Kurdeczka! Znaczy, cholera! Viti! Viti! Słuchaj mnie. Masz fajne włosy. Proszę cię, przeżyj. Sky Uppercut! Aaaa! Nie! Shadow Ball? Naprawdę? Mogłeś zaatakować czymś lepszym. Dobra, Skoro chcesz, Mega Drain. Cześć. Fajnie było cię poznać. W sumie? Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Okej. Okay. Teraz z górki. Dawajcie. Wszyscy razem. Ene du erike fake fuck w hipnozis. Czy on ma Fire Blasta? To jest Persian. To nie będzie nawet mocne. Na pewno nic mi nie zrobi. Thunderbolt? Dobra, przynajmniej nie jestem ten. Okej. Leech Seed. Szybki jest. Jest. Oh yeah, Mega Drain. Nie? Pięknie. My się potrzebujemy życia. Daj mi life'a. Pięknie. Zgiń. Shadow Ball? Nie takie rzeczy miałem na sobie. Przecież w sumie dużo zadaje ten Shadow Ball. Dobra, ostatni raz.
Witty najlepszym Pokémonem ever. Postawię jej pomnik, jak będę bogaty. Masz berry! Nie spodziewałem się tego. Co to za berry? Atak ci się podniósł, ale to za późno, ponieważ zjadam twoją duszę. Jeszcze jeden został. Jeszcze został Raidon. Oh yeah! 38 poziom. Damy radę. Słuchajcie, damy radę. Damy radę. Damy radę. Damy radę. Będzie dobrze. Kingler? Czy ty miałeś Kangaskana? Znaczy nie Kangaskana. No. Raidona? Mega Drain. Endur? O wow. Ja nie mam czapki, ja mam czopkę. To zabrzmiało dziwnie, co nie? Mam czo na czacie. I pkę na głowie. Lubię muzykę, fajna. Dobra. Skyprekat. Kończmy to. Cholera, przeżyjesz. Force Palm. Wcale nie mogę się zgodzić z osobami na czacie. Witty to Wiedźmin. Zyriusz ma rację. Witty jest Wiedźminem, jest Geraltem za młodu. Wygraliśmy. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I straciliśmy tylko kurdeczkę. Przepraszam, kurdeczka. Dajcie mi sekundę. Wiecie, muszę popłakać trochę nad niej duszą. I wcale nie zmienić tego, że już jej nie ma z nami. Na tym. O, wiem, co mogę zrobić. Wideo, bla, bla, bla. O, tak będzie fajnie. O, teraz będzie fajnie. Dobra. Oh yeah. Oh yeah. Wygrałem. 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 Cześć. Silph Scope. Wygrałem. Oh yeah. Oh yeah. Trochę szkoda kurdeczki, ale cóż. Kurdeczka, cholera. Oh yeah, wygrałem. Jest, jakimś cudem. Trzeba będzie iść po ducha, ale najpierw pokonamy Erikę. I pożegnamy się z kurdeczką. Zostały nam 4 Pokémony. To nie jest środowisko do wychowania dzieci. Jesteśmy za słabi. 500 plus nic tu nie pomoże. Musimy zmienić nasze podejście polityczne. Złapać więcej silnych Pokémonów. To będzie ciężka zabawa. Pa, pa, para. Fajna muzyka do tego, jak zginęły mi Pokémony. Oh yeah, oh yeah. Nie mam pojęcia, jak ja chcę pokonać tutaj Erikę z moim wspaniałym Flame Wheel Raticate'em. To będzie ciężkie, przyznaję. Nie będzie to niewykonalne, ale będzie ciężkie. Mam na to jeszcze jedną zapasową rzecz. TM. Mamy Aerial Ace. Mogę nauczyć ile w Aerial Ace. Okej, okay. Co ja tu mogę zrobić? Aerial jest latający, jest tak samo jak Swift, ale używa fizycznego zamiast mentalnego. To będzie lepiej. Bierzemy to. Pau, parara, pau. Przydasz nam się. Bierz, ile. Łykaj. Łykaj to. Dobra. Zaraz. Co my tu jeszcze mamy? Snatch.
Mogę atrakta zrobić. Safeguard mógłby się przydać. Nauczy na przykład ratatę. Cholera, nie może się. BT nie może się do ten. Niech to. W sumie taunt byłby też fajny. Mykar, co ty tam masz? Bo taunt jest fajny. W sumie Sucker Punch nie jest aż tak potrzebny nam. Crunch jest lepszy. Sucker Punch jest dobry tylko jak chcemy piersi zaatakować, a na Mykarze to i tak niewiele nam to daje, bo nawet nie ma ciemnościowego tego. Dobra, wciągaj to, wciągaj taunta. Dobra. Wchodzę. Nie pamiętam, czy nie walczyłem tutaj z jedną trenerką. Tak, walczyłem z jedną. I tylko z jedną. Zobaczymy, jak sobie poradzę z drugą. Mena. Wyglądasz jak taka milf, co się ubiera w miniuby i w ogóle próbuje wyrywać, nie wiem, facetów samotnych w klubach. Dobra, execute, execute. Ja wiem, co robić z execute. Zabija cię. Flame wheel. Słabo. Nie podoba mi się to. Dobrze, Bourne. Bourne jest ok. Stansport, nie podoba mi się to. Flame wheel. Confusion. Wow. No tak, dochodzimy do tego momentu gry, gdzie będzie ciężko. Execute! Fuck, serio? Jeszcze dezorientacja? Naprawdę? Flame wheel! Pięknie mykar! Aha, bo one są też częściowo przecież ten. Coś tam, coś tam. Idź wersji. Potrzebuję, żebyś też doświadczenie zdobywał. A, bo on ma Confusion. Ale dobrze. Bo nie żyje. Za to był jeden tylko Pokémon, co nie? Ile on ma? Cztery łącznie ma? Fuck. I ci lew. Ingrain. Okej. Okay. Czyli zapowiada się dłuższa walka. Chyba, że mam latający atak. Jak? Aerial Ace. Oh yeah. Możesz mnie sam atakować ile chcesz. Aerial Ace zawsze trafia. Pić mi się chce. Nie mam już picia. Czacie, wysyłajcie mi ten. Picie. Lepiej mailowo. Ivysaur. Nice. Ale to nie zmienia faktu, że Aerial Ace. Takedown. Mocny takedown. Jestem pod wrażeniem twojego takedown, ale zgin! Fuck, przeżył. Okej. Okay. Zginąłeś. Jak tam, czacie? Jak się bawicie? Jezu, 53 osoby? Serio? Co wypiliście? Czemu jest was tutaj tylu? Jezu, wszyscy mi teraz energetyki wysyłają. Czyżby OBS przestał działać w tej chwili? Jakie dziwne. O jest, udało się. Ha, poczekamy chwilę.
Okej, okay, chyba już działa. Nie mam pojęcia dlaczego, ale rozłączyło mnie nagle. Nie mam pojęcia dlaczego, sorry. Dobra, lecimy dalej ze streamem. Nie mam pojęcia dlaczego mnie rozłączyło, serio. Okej, okay, czyli działa. Nie wiem, to nie jest pierwszy raz, jak mi się to zdarza, ale z tego co wiem, jeżeli nie jestem partnerem Twitcha, to są czasami właśnie takie problemy z tym, z rozłączeniem się. To mi się też działo podczas streamów z rysowania. Osoby, które tam były, mogą potwierdzić. Osoby, które były na moich streamach z rysowania, mogą się potwierdzić. Fuck, Kakturn. On ma chyba walczące ataki. Faint attack. Przeżyjemy? Wow, okej. Okay. Chyba trzeba zmienić strategię. Viti. Aha, bo on jest też ciemnościowy częściowo. Dobra, możemy go zaatakować Sky Uppercutem. Dziwne. Sky Uppercut. Walczysz dobrze, ale jesteś za słaby. Wygrałem. Okej, okay, to była interesująca walka. Nie jestem jeszcze na nią gotowy, więc wracamy. I czas potrenować troszeczkę, drogie dzieci. Z naciskiem na potrenować troszeczkę i drogie dzieci. Przy trenowaniu będę przyspieszać, więc możecie krzyczeć na mnie, ale... nie mam zamiaru się bawić, wiecie, w takie teraz normalne chodzenie. Jak skończę trenować, będę znowu normalnie grać. Teoretycznie mógłbym się wrócić całą tą drogę po ducha jeszcze dodatkowo, ale wolę na razie nie łapać nikogo. I skoncentrować się na trenowaniu tych Pokémonów, które mam. Idź wersji. Mykar. Podbijemy ich tak do 35. Coś około tego jakoś będzie chyba ok. Więc lecimy trenować. Tutaj. Jak tam, drogi czacie, działacie? Bo przez widzę sekundę dosłownie nic nie pisze i od razu myślę, ok, totalnie pewnie wszyscy sobie poszli. Nic nie działa i nikt mnie nie lubi już. Drogi czacie, potrzebuję was. Czy ja mogę z nim wygrać? Mogę. Czy oglądałem Pokémon XY? Widziałem parę odcinków... o, tak będę mógł sobie ten... O właśnie, przecież mogę przyspieszać. Oglądałem parę odcinków, ale... rzuciłem to i obejrzałem parę odcinków XYZ. Czy będą napisy do tych odcinków tutaj ze streamu w wersji na YouTubie? Oczywiście, że będą. Totalnie będą te napisy. Zawsze są. Wow, to jest fajne! Ej, spójrzcie, jaki fajny pomysł. Zobaczcie, są dwie postacie jakby do siebie tyłem, bo Girafarik jest, wiecie, ma z tyłu jeszcze głowę dodatkową. Patrzcie, jaki fajny pomysł. To jest świetny pomysł. Ta osoba, jak póki co, chyba jest moim ulubionym designem. To tutaj. Totalnie 10 na 10. Idźmy, Kar. Tutaj nie będzie napisów, ale na tym będą. Na YouTubie. Pau, pa, pa, pau, pau. Hyper Funk! Nice, wygraliśmy. Przepraszam, że tak leżę i w ogóle jestem pełen, wiecie, braku energii, ale wiecie, trenowanie nie wymaga mojej całej mojej potęgi. Więc mogę leżeć sobie i być sobie dziwnym. Sludge! Pięknie. K
czy i kiedy będzie Monster Hunter na YouTubie, ta moja, wiecie, seria. Wiecie, to jest zabawna sprawa. Straciłem wszystkie moje save'y niedawno na Wii U. To jest w ogóle ciekawa historia. Zmieniałem pamięć, której używam, wiecie, pendrive i tak dalej, na większy, żeby zgrywać więcej gier sobie na moim tym sprzęcie. O, wow. I przez przypadek zupełnie straciłem wszystkie moje zapisy. Nie mam moich, całej mojej postaci z Monster Huntera, więc musiałbym zacząć od zera. Nie mam wszystkich moich poziomów i osiągnięć i wszystkiego w Splatoonie. Zero. Nic nie mam. Wszystko, co pamiętacie ze Splatoonu, wszystko zniknęło. I wszystko inne też. Wszystkie inne rzeczy, jakie tam moje osiągnięcia. Ale to są dwa takie, gdzie najwięcej czasu spędziłem. Wszystko straciłem. Serio. True story. Dobra, zaatakujemy. O, nice. Critical hit. Czy chcę zaatakować? Zaatakujemy. Nieźle. Wygraliśmy. Pięknie, 29. Dokładnie tego chciałem. Chciałem dodać osobom, które mówią takie głupoty, ale... w nowej serii Pokémon nie będzie Czarny Oak, czy jak to tam mówicie. Trochę to takie, mamy dziwne, widzę w Polsce podejście, że odróżniamy tylko, są biali i czarni według nas jakby. To jest kuzyn Oaka z Alolei i tyle. Nie ma co się tutaj zagłębiać. A wygląda moim zdaniem niesamowicie. Jest zabawny, widziałem w anime już jest ten jego screen, jak się przebiera za egzekutora tego nowego z Alolei. Mamy takie dziwne trochę ten... Okej, okay, Rattata, jesteś silny, ale jestem Raticate, jestem silniejszy od ciebie pod każdym względem. Nawet jak masz też Flame Wheel. Fuck. Podpalił mnie. Co nie zmienia faktu, że wygram. Okej. Okay. Idziemy się wyleczyć, to jest dobra chwila na leczenie. Czy chcę przyspieszyć? Uwaga. Wow. 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 Pamiętam te czasy, gdy moje przyspieszenie działało tylko na tym, że miałem, nie wiem, 200% szybkości. Teraz to mam tego przyspieszenia nie wiem ile. Z 1500? Pau! Pau! Rau! Wygraliśmy! Jej! Ty! Gruby w walce z Polyphirlem. W ogóle Polyphirl. Jakie to jest dziwne, trudne imię. Polyphirl. Osoba, która próbuje wymówić, nie wiem, ksywę Polirata i w połowie robi jej się, nie wiem, guz mózgu. Totalnie nie mogę się doczekać, drogi czacie, aż będziemy mieć Alola, ten anime. Wygląda fajnie. Zaraz, to był stomp, fuck. Psybeam? Przeżyjemy? Żyj! Okej, zaraz, czy on może mieć Pursuit? Może mieć, co nie? Zmieniamy. Nie będzie mieć Pursuit. Jest, nie ma Pursuit. Fuck, to będzie ciężkie. Wygramy! Wygramy! Wygraliśmy! I musimy wracać się leczyć, bo jestem głupi. Przydałby mi się jakiś Quick Attack albo Extreme Speed na tym Raticate'cie. Oh yeah! Dobra. Ratata. Pamiętam tą walkę. Hyper Funk! Sucker Punch! Oh wow! Jesteś niezły, ale jestem lepszy. Hyperfunk. Przeżyłeś to, ale crunch! Do duo. Hyperfunk. Wow, okej. Okay. Idź wersji. Sludge. Uproar. To jest mocne. Pierwszą może robić Uproar dwiema głowami swoimi. To było fajne mieć Dodrio, który może... O, jaki uroczy Gulpin. Zgiń. Dobra. Encore. Nie przeszkadza mi to.
Zigzagoon. Sludge! Wygraliśmy. Gulpin, okej. Okay. Sludge. Jest! Girafari, fuck. Będzie ciężkie. Idź, ile? Bo ty dasz sobie radę. Chyba. Jakoś. Aerial Ace. To nie jest fajne. Cut. To nie jest fajne nadal. Aerial Ace. Aerial Ace. Jest. Okej, okay, uciekamy stąd znowu. Leczyć się. Nie, nie tu. Ewidentnie jesteśmy za słabi. Zigzagoon. Raticate. Gin. Sucker Punch. No proszę cię, zgin. Chcę tylko 30 poziom. Fuck! To brzmi znajmniej jeszcze raz A. Idź mykar. Hyperfang. Jesus, jaki byłem przerażony. Toxic! Tak, 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 moim kochanym serduszkiem naucz się Toxica, proszę cię. Jest. Umiemy Toxic. To jest fajna rzecz. Umieć Toxic. Co tam, czacie? Żyjecie? Slacz. Ty nie, ty z tobą nie chcę walczyć. Mykar. Hyperfang. Ile? Aerial Ace. Aerial. Viti. Force Palm. Sky Uppercut. Jezus Maria, prawie mnie zabił Girafarik jeden. Całą moją drużynę. Nawet Viti. Czemu ta gra jest taka trudna? Slacz. Ja chcę tylko zdobyć poziomy łatwo. Hyperfang. Hyperfang. I dla odmiany Hyperfang. Wiecie, będzie szybciej, jak się nauczymy już wszystkich rozwalać jednym ciosem. Czyli tak jeszcze z dwa poziomy. Sludge. Crunch. Sludge. Czy ja się go boję? Boję się go, ale... Nie na tyle. Mykar. To będzie 31 poziom. Shockwave. Dobra, ostatnia walka. Skyperkat. Pięknie, 31 poziom. Wiecie co? Myślałem, tak wam powiem teraz, podpowiem szczerze, bo chcę wrócić do vlogowania. Głównie to jest jeden z powodów, dla których mnie tyle czasu nie było. Oprócz tego, że się leczyłem odrobinę. Powiedzmy, że miałem pewne problemy zdrowotne. Bardzo duże. To oprócz tego, dużo czasu też spędzałem na zastanawianiu się, jak mogę w końcu zwrócić do, wiecie, vlogowania o mandze, o anime, o wszystkim. Wpadłem sobie na fajne po dwa projekty. Jeden z nich jest jakby troszeczkę animowany, w sensie, że będzie pan rysownik narysowany i on nie będzie płynnie, wiecie, animowany, że coś, tylko zrobię jakby z góry parę różnych, wiecie, puz,
rysownika przy gadaniu. I w ten sposób jakby bym wam recenzował różne rzeczy, typu nawet, wiecie, nowy rozdział One Piece'a i tak dalej. Z drobnym jakby ruchem kadrów i te sprawy. To tak bym chciał to robić, recenzowanie. A i chciałbym też, zastanawiałem się nad tym, żeby zrobić serię z oglądania wszystkich odcinków Pokémon anime po polsku i recenzowania ich. W skróconej wersji, nie będę puszczać wam całego odcinka i gadać na bieżąco, tylko na przykład to było tak, nie wiem, z 5 czy 10 minut gadania, wiecie, krótka streszczenie odcinka, podrzucenie jakichś tam głupszych momentów, żartów czy czegoś i ogólnie taka zabawa. Na tym moim drugim kanale, nie na kanale z grami. Nie na Pan Rysownik, tylko na Pan Rysownik vloguje. Totalnie po polsku, tylko muszę znaleźć dobre miejsce z polskimi tymi. Tłumaczono mi odcinkami Pokémon do tego. Głównie dlatego po polsku, bo będę na pewno strasznie się śmiać z tego. Nigdy nie oglądałem po polsku Pokémonów, w sensie oprócz pierwszych odcinków, oprócz pierwszego sezonu. A i tak omijałem często, bo Pokémony leciały tak, że mnie nie było w domu nigdy. Prawie. Myker. Połowy HP? Viti. I co, uciekamy? Tak, znowu ty? Firoł! O, oh, wow! Miałem Firoła, wiecie co? Nie żyje! Co, czemu mnie zaatakował, że tyle mi zadał? Tak, pan rysownik laguje. Pamiętajcie, im gorsze są sezony Pokémonów, tym więcej zabawy będzie z opowiadania wam o nich. Więc totalnie jestem za. Czepiałbym się strasznie. Nienawidziliby mnie ludzie za to, ale mega zabawa by była. Slacz. Fuck, pin mi sejo. Wygraliśmy. Furet! Nawet furet tu jest? Wow, jak uroczo. 32. Dobra. Zajmiemy się teraz na Mykara. Hyperfang. 38. 28. Jezu. Poison, fuck. Deidara. Jaki jest mój ulubiony region? Prawdopodobnie Johto. Bardzo lubiłem Johto. Znaczy w grach. Nie wiem jak w anime. Dobra, ile mamy tego? 42. Damy radę. Teraz czy ja gorącą herbatę już byłem? Brałem herbatę gorącą chyba. Hyper. Jeszcze raz. O, nie, z tobą nie chcę walczyć. O, udało mi się uciec dzięki temu specjalnemu. Umiejętności mojej specjalnej. Fajnie. Idź wersji. Slacz. Dobra, okej. Okay. Cześć wszystkim. Totalnie was kocham, brodacze. Jak chcecie mnie przywitać, możecie napisać na czacie wykrzyknik BEARD. Powinno zadziałać. Może. Dobra, mamy 29. A jeszcze mogę tym drugim. Enkor. Pamiętajcie, że nie możecie spamować też za bardzo. Niestety, będę musiał wyłączyć spamowanie. Chyba. Jak będziecie wpadali częściej na streamy, to wyłączę spamowanie. Żebyście mogli spamować. Przecież ludzie wtedy pewnie pouciekają z powodu spamu znowu. Fuck, nie mogą uciec. Teraz. Firo. Damy radę. Slacz. Slacz.
Jeju, jeju, hippis przyszła, ludzie! Hippis jest memiarzem, możecie ją poprosić o wrzucanie memów. Chociaż nie wiem, czy można linki wrzucać, nie jestem pewien. Ale totalnie hippis sypie memami z rękawa i jest w porządku. Cześć hippis. W ogóle cześć wszystkim brodaczom z mojego Discorda. Mam Discorda brodaczowego, gdzie gadamy sobie o głupotach. Dobra. Czy dobijemy do 35? Ciekawe, czy tu są shiny też, sprite'y. Para. Kuksizm pyta, kiedy ostatnio odpalałem swoje Wii U. Swoje Wii U odpalałem wczoraj. Wczoraj albo przedwczoraj. Ja kupowałem nową grę sobie na NES-a. Kupię sobie ostatnio klasyki z NES-a. I ogrywam w wolnych chwilach. O, nie mam już tego, sladża. Wow. Okej, okay. Idźmy kar. Hyperfunk! Kurde, czy ja wygram? Nie wygram, co nie? Z Filołem. Hyperfunk! Mirror Move! Mirror Move? Nie! Nie Mirror Move! Okej. Okay. Fajnie. Idź lew. Pursuit? Żyjemy? 8 HP nam zostało. Prawie nas pursuitem Firo zabił. Firoły są straszne. Okej. Okay. Daliśmy radę. Się bałem. Coś nie bałem. Wiedziałem, że wygram. 8 HP nam zostało. Aaaa. Kiedy stream ze wszystkich Megamenów na NES-a? Skidy pewnie wtedy, kiedy ktoś mi zapłaci za siedzenie tyle czasu i streamowanie ich. Dobra. Hyperfunk. Fuck, już jesteśmy zatruci. Nie jest fajne. Daj mi antidote. Wiesz co, nie chce mi się wracać. Super potion. Tak, znowu ty. Znowu ty! Czemu wszyscy mnie nie lubią? Slacz. Zgiń. Nie, nie ty. Ty możesz być. Hyperfunk. Hyperfunk. Pięknie. Nie, nie ty. Ty możesz być. Hyperfunk. 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 Dobrze. Znowu. Jest, 30 poziom, dobiliśmy do 30 poziomu. Uff, dobrze, jest dobrze. Jeszcze 5 poziomów. Piotrek, mamy tą naszą, nasz czat na tym, na Splatoonowy, co nie? Ty jesteś na nim, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli tak, to weź tam, wpadaj i tam napisz totalnie ten, linka rzuć. Mito, wiem, że można w Vermilion City zdobyć versus Seekera, ale boję się walczyć tutaj z trenerami ponownie. Bo trenerzy nie mogą uciec i są silni. Fuck, nie mogę już z nim walczyć. O dobra, uciekamy, idziemy się wyleczyć. Jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze tylko parę poziomów. Będziemy walczyć z Eliką. W ogóle pozdrawiam mój czat z Face'a też Splatoonowy. Jesteście kochani, bo mimo, że ostatnio mieliśmy za bardzo o czym gadać. Sorry, że się nie odzywałem, ale wiecie, strata z Splatoona save'a trochę mnie podłamała. Nadal was lovciam i nadal mi to jest oszukuje. W ogóle wszystkich was kocham. Wszyscy brodacze są fajni. Cześć wszystkim brodaczom. Jesteście fajni. 2 na 10. Kot jest tutaj? Nie ma pewnie szary kot, co nie? Streamowa mama. Nasza. Dobra, co ja tu chcę zrobić? Hyperfunk. Nie trafiłem. Więc Hyperfunk. Mało. Ale Hyperfunk. I fuck, miał Oranberry. Hyperfunk. Dobry jest. Crunch. Wygraliśmy. Jest. Leczymy się, bo mamy mało życia. Hyperfunk. Jest. 31 poziom. Pięknie. To chciałem zobaczyć.
Słuchajcie, czy jak ja mam w ogóle ten? Czy mam tutaj. Nie mam selecta. Zaraz, sekunda. Joypad. Oczywiście gram w tym. Oryginalne T, tak? Coś tam. Powinno być ok. Dobra. O, slash. Pamiętajcie, selectem możecie zmieniać, gdzie atak leży. W tym. W liście ataku. Mi to tak przeczytałem. To była wiadomość dla Mito, możecie ją przekazać. Furet. Wygramy z nim. Wygramy? Wygramy. Wygraliśmy. Dobra. Nie, nie chciałem tutaj. O, właśnie dostałem maila, że wyszła z Mangarden moja paczka z mangami, które zamówiłem. Kolejny powód, dla którego chcę też zacząć w końcu znowu vlogować, to taki, że tłumacz JPF-u oficjalny, pan, dla was pan, dla mnie nie, dla mnie to jest drań, w ogóle uwielbiam go. Paweł Dybała, który tłumaczy wszystkie w tej chwili chyba mangi w JPF-ie. Japonika, Polonika, Fantastika. Sam tobie napisał, potem będzie mówił: słuchaj, rysownik, wiesz co, musisz zacząć gadać znowu o mangach, bo nie podoba mi się poziom tego, jak gadają o mangach w Polsce na YouTubie. Weź więc, zacznij gadać i ten, i w taki sposób, i powiedział, że pomoże, w razie czego by nawet będzie próbował namówić JPF, że mi wysyłali mangi jak coś. Teraz mi nie wysyłałem, żeby nie było, co nie? Ale że miał do tych, do recenzji. Chociaż mam dość mang do zrecenzowania jeszcze u siebie na półce. Więc tak, sam człowiek, który zajmuje się tłumaczeniami, mnie właśnie na mnie krzyczy. No i wreszcie mam też znajomego teraz z Japonii, którego uczę języka angielskiego, że mógł go zapytać też w razie czego, jak w oryginale coś było, gdybym się nie zgadza, na przykład wiecie, z tłumaczeniem Pawła, a sam nie znam japońskiego, to mój znajomy z Japonii będzie mógł powiedzieć, jak to na przykład jest odbierane w Japonii, w razie czego. Chociaż w większości nie to, żebym się nie zgadzał, co nie? Ale wydaje mi się, że byłoby fajnie. Ojeny, ktoś zapytał, jakie mam zdanie o Naruto. Wszystkie osoby, które nie chcą słyszeć przekleństw, proszę uciekać. Bo nie jestem fanem. O, oh, fuck, dużo mi zadał. Idź i lew. Fuck, też mnie. Naprawdę. Wszystkich mi zatruwasz. Antidote. Super Potion. Hyperpunk. Jeszcze jeden poziom i będę zabijać chyba wszystkie rataty jednym ciosem. Chyba. Linune. Boję się go. Ale Hyperpunk. Odorosłut mnie nie stra... O, fajnie, wygraliśmy. Tak, nie mam już tych. Dobra, crunch. Fuck, jesteśmy poison. Ile? Fuck, jesteśmy poison. Cut. Źle. Okej. To nie było fajne. Idziemy się leczyć. Zaraz skończymy trening. Zeriuszu, pytasz jak tłumaczenie Undertale. Undertale nie będzie tłumaczone przeze mnie, ponieważ nie odpisał mi Toby Fox, do którego pisałem w tej sprawie. A pisałem wiele razy. Próbowałem nawet złapać na niego kontakt przez jego znajomych. Ale niestety. Sorry. Najwidoczniej, wiecie, za dużo miał na głowie. Ten facet zapracowany był pewnie. Stał się nagle milionerem z dnia na dzień. Co zrobić? Ciężka sprawa. Nie, ja sobie nie mam mu za złe. No, jesteśmy małym krajem. Co będzie sobie zawracać głowę? Pewnie mogę to po prostu przetłumaczyć i tyle. Parararatata. Dzięki, Piotrek. Pamiętajcie, byleby mi nie zginął mykar. Wow, okej, okay, prawie mi zginął mykar, jak to powiedziałem. Nie wiem, w jaki sposób to zrobiłem. Zmieni się mykar na chwilę z wersji. Slash. Zgin! Dobrze.
Chyba nie robię za dużo sobie poziomów, co? 35. Nie, 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 stał, nie chcę walczyć. Nie! Pozwól mi uciec! Idź, lew. Pozwól mi uciec. Idziemy się leczyć. Jezus Maria, prawie mnie zabił. Czemu ten cholerny Girafarig tam jest? Tu mogę ćwiczyć. Tu jest bezpieczniej. Slacz. O, bo tu są fairy! Growlite! Kurde, szkoda, że nie mogę tutaj złapać Growlite'a. Fajnie było mieć ognistego. Zobacz, Shroomish. Shroomisha nie mogłem, bo mam już BT. Skiplum. To jest takie dziwne. Para. Jak prace nad Super Mario Galaxy? Prace nad Super Mario Galaxy akurat są lepiej. Chociaż na razie niestety nie miałem czasu, żeby nad tym przysiąść. Ale siedziałem nad tym. Trochę pracowałem. Nauczyłem się dodawać tekst, ale niestety problem jest taki, że prawdopodobnie nie będę mógł tego tłumaczenia skończyć, bo nikomu nie udało się jeszcze dodać własnych jakby fontów. Na przykład jakbym chciał zmienić, żeby były polskie napisy, co nie? W sensie, wiecie, ogonki i te sprawy. A bez ogonków ja nie chcę tłumaczyć. Od razu mówię. Nie jest tak, że nie mogę czy coś. Mógłbym, ale nie chcę. O, miał. To fakt. Okej, boję się tego miejsca. Vulpix. Nie, uciekamy stąd jednak. To jest jednak straszne miejsce. Nikt mnie tu nie lubi. Zobaczcie, na pewno mam już gorącą herbatę. Mam. Właśnie, skoro o herbacie mowa, pić mi się chce. Nie, z tą nie chcę walczyć. Hyperfunk. Hej, z drugiej strony musimy pochwalić. Od, nie wiem, pół godziny nikt nie zginął. Ciekawe dlaczego. Para. Pa-pam, parararatatam. Fak, zostaliśmy zatruci. Czas na odtrucie. I super potion. Fak. Coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej końca. Para, para. Idź, lew. Aerial Ace. Tak, źle. Cut. Tak, cut jest lepszy. I jeszcze raz, idź, lew. Zas, mam Brick Breaka. Cześć. Super Funk. Super Funk jest lepsze. Połowę HP zabiera. To będzie dobre. To będzie git. Git majonez. To jest dobre. To jest nawet lepsze od tego, od taunta chyba. Nie wiem co robić. Flame Wheel mi się przyda. Hyperfang mi się przyda, bo jest dla mnie stabem. Crunch może mi się przydać na jakieś duchy i te sprawy. Czy te psychiczne. Chociaż nie aż tak super bardzo, ale trochę. Taunt może mi się nie przydać. Dobra, zmieniamy taunta. Wolę zabrać połowę HP niż się męczyć. Raczej mamy już 30 któryś tam poziom. Jeszcze tylko troszeczkę. Crunch. Wow, okej, jesteśmy zatruci. Tym razem szybciej niż zwykle. Nie chcę z tą walczyć, boję się ciebie. Nie, nie chciałem encore, chciałem slacz. Jakim Moemonem jest wersji? Ktoś zapytał. Wersji jest Swalotem. Superfang. Hyperfang. Fak, też masz Superfang. Crunch. Graliśmy.
Okej. Okay. Jesteśmy już naprawdę blisko, jeszcze dosłownie troszeczkę. Hyperfunk. Nie zginęliśmy jakimś cudem, jeszcze nikt nam nie zginął. Widzieliście sami trening, na żywo. Bałem się, że teraz mi ktoś zginie. Ostatnia walka. 35, dobra, mamy 35 poziom. Jeszcze tylko i lew. Tak, cut. Co, przeżył? Wow, okej. I lew zdecydowanie potrzebuje trochę treningu. Shockwave. Już mam 35? Jak szybko. Dobra. To Viti. Viti jeszcze trochę podbijemy. Fuck, nie mogę zrobić tego. Fuck, nie możemy walczyć Viti tutaj. Za bardzo. Chociaż z tobą możemy zawalczyć. Z tą też. O, fajnie. Takie, lubię jak mi się takie trafiają. Z tobą będzie ciężko. Boję się ciebie. Raz zaatakujemy. Fuck! Wow! 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 Okej! Okay. Nie! Nie, nie, nie! Mogę się leczyć! Sup! Nie, nie mogę, nie chcę się! Fuck! Wiecie, czego się boję, co nie? Wiem, co zrobimy. Boję się, że on zrobi teraz tego, Pursuit. I mnie zabije jednym ciosem. I nawet jak się zmienię, albo spróbuję uciec. Więc się leczę teraz do 100%. Że zacząć, czy mnie czymś innym zatkuje, czy zatkuje mnie Pursuitem. Mirror Move, jest dobrze. Nie, Scraper Cut. A, dobra, to nic mi nie zrobi. Run, teraz. Dobrze. Fajnie było, co? Lubicie takie, a te... prawie mnie zabiliście wszyscy. Prawie zostałem zabity na żywo. Co? Nie trafiłem? Nie trafiłem. Dobra. Zasnąłem. Nie jest źle. No dawaj, obudź się. Fak, czemu mnie wszyscy usypiają? Daj mi się zabić. Oj, to nie było wtedy za fajne. Prawie straciliśmy Pokemona. To nie jest fajne miejsce na trening. Od razu mówię. Bardzo głupie miejsce na trening. Okej. Atakujemy tylko postaci, które możemy zabić jednym ciosem. Gulpiny nie. Ty? Tak. Chyba. Ale tylko jak trafiamy. Ty nie. Ty odejdź ode mnie. Ty tak. Nope. Czy ja bym z nim wygrał? To jest zaraz. Psychiczny coś tam, coś tam. Nie, bo on ma te. Psychiczne właśnie. Odejdź ode mnie. Tak, było blisko kuksizm. Prawie zostałem zabity. Nie było to przyjemne. Nikt mnie nie lubił przez to. O, Raticate nawet tu jest. Tak, zaraz będzie 40 poziom. To powinno być wystarczająco. Nie, 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 z nim nie chcę walczyć. Dobrze. Jest 40 poziom. 133 ataku. Wszystko, czego chciałem. Idziemy jeszcze kupić tylko potiony i lecimy na dół. Po odznakę. Kolejną odznakę. Great Ballę. Daj mi 3. Antidoty. Tak. Nawet nie pytaj ile.
Hyper Potion. Daj mi z 15. Czy macie super potiony? To są jakieś te Roar Skill Swap Dig. Secret Power. To było fajne. Kupimy jedno. Dobra, nic ciekawego poza tym. Nie. To jest ten facet, co uczy chyba country. Tak, już się nauczyłem dla tego. A, tu można Thunder, Fire, baba, wszystkie kamienie kupić sobie. Tu są narkotyki. A, tu są te środki specjalne. Tak, nie mogę przyspiesznie używać. Przepraszam, co to znaczy top? Co zrobić top? Top 5 moich ulubionych Pokemonów? Top 5 moich ulubionych martwych Pokemonów, które sam zabiłem. Jestem straszny i w ogóle okropny. Taki top chcecie? Dobra. Jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy gotowi, ale jesteśmy gotowi. Nadszedł ten czas, dzieciaki. Zapisałem sobie grę jeszcze dodatkowo. Wiecie, wyraźnie, że gdyby... Nie wiem. Padł mi prąd. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, miałem uczyć jeszcze tego. Return. Secret Power. 70, to jest dobre dla Ilefa. Ale on ma już cut. To jest w sumie lepsze dla niego niż Brick Break. Dodatkowo może specjalny status zadać. Tak, uczymy Brick Break, uczymy tego. Dobra. Teraz jesteśmy gotowi. Koniec przyspieszania, koniec zabaw, lecimy. Patrzcie, jak ich niszczymy. Patrzcie na to. Ty. Chodź tu. Musiałem się wyciągnąć przed walką. Dziękuję, że poczekaliście. Dobra, latający, roślinny. Damy radę, damy radę. Aerial Ace. Okej. Okay. Sleep Powder. Trzeba pamiętać, używają często różnych statusów. To będzie ważne dla Viti. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Roselia. Okej. Okay. Mhm. Jestem w stanie to pokonać. Aerial Ace. Pięknie, połowa. Toxic Spikes. Nie, nic mi nie zrobi. Będzie ok. Wygraliśmy. Oh yeah. Zobaczcie, będzie kolejna odznaka. Czuję ją po prostu. Czuję ją po prostu jak kurczaka w ustach. Nową odznakę. Po prostu mniam. Ty, chodź tu blondyna, chodź, chodź. Jeden, ja kontra ty. Dam radę. Co, ja nie dam rady? Ja nie dam rady? Ja nie dam rady? Ja nie dam? Ja? Aerial Ace. Okej, okej, skończycie katem. Jesteś dobry. Jesteś niezły. You're pretty good. Jakby to powiedział Ocelot w Metal Gear Solid. Boli mi już głowę od noszenia tego. Czekajcie, zmieniamy na jedną czapkę. Jednak jedna czapka też dobra. Jestem teraz trenerem Pokémonów. Weeping Bell, okej, okay, on jest trujący też, ale... Nie, nie chciałem cut. Fuck, nie chciałem cut. Mój mózg mnie oszukuje. Co mi wyrzuciłeś? Rust Berry, nawet nie wiem, co to robi. Aerial Ace! Aha, bo mamy pick up nim przecież chyba. Czy nie? Nie wiem, może? Dobra, jest dobrze. Jest git. Jest memiarsko. Jest po prostu w sam raz na memy. Dobra. Odsłonię sobie trochę okno. Jest fajnie. Odsłonięte okno. Lubię odsłonięte okno. Jest dobrze. Nikogo nie ma za oknem. Jest dobra. 1000 expa. Covet. Co to jest covet? Covet to jest chyba podnoszenie defensa, co? Nie.
Jestem zupełnie pomylony. Chciałem to mieć, ale nie mogę. Dobra. Lecimy. Czas na memy. Wołałem wilka z lasu. Wołałem mema z lasu. Uuu! Nie to, żebym był zmęczony, ale musiałem żebnąć. Dobra. I lew, idź do przodu. Walczymy. Jeszcze tylko trzy trenerów, zanim będzie Erika. Damy radę. Szumisz, okej. Okej. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował tego wyboru. Zgiń. Wow, przeżył. Całkiem nieźle. Tylko 29 tych leveli? Czy ja zrobiłem over leveled? Cut. Mega drain, okej, rozumiem. Aerial, fakt, leczy. Dobra, czyli będziemy zmieniać lepa. Chyba, że będzie krytyk. O, był krytyk. I tak zmienimy. Chociaż z drugiej strony, co się może najgorszego stać? Aerial Ace. Brelum. Brelum. Brelum, powiadasz. Brelum. Okej, okay. Interesujące. Idź wersji. Tak. Tak, po to trzymam wersji. Pamiętajcie, Superman po to trzyma Batmana, ponieważ Batman jest jedną postacią, która mogłaby zabić Supermana wreszcie. Tak samo VT trzyma po to wersji, ponieważ wersji jest jedną postacią, która mogłaby zabić VT. To jest ważne. Anchor. Mach Puncha dużo mi nie zrobią. Wersji jest Batmanem dla naszego Supermana. Beret? Ja miałem beret? No. No pyszne po prostu. No po prostu smaczne. To było piękne, musicie przyznać. Odish. Okej. Okay. Odish. Sludge. No jest chyba trujący częściowo, co? Tak. Dlatego normalnie zadziałało. Stunspor. Okej. Okay. Próbujesz mnie zamemować. Rozumiem. Titter Dance. Titterdance to jest to, że jest, właśnie, no chciałem powiedzieć, że mnie to zorientuje. Bo tego używa często ten metalowy coś tam. Dobra, oh, fuck, hurt. Zrobiłem sobie hurtownię samemu. Znowu titer? Fuck, znowu naprawdę wersji... Ośmieszasz mnie przed ludźmi. Jest, snapet. Fuck! Dobra. Nie, to nie, nie, nie. Idźmy, kar. Nie, nie. Skończyło się memowanie. Fuck, no tak, przyrządy... Hyperfunk, proszę cię, traf, błagam. Na wszystkie memy, fuck! Czemu nie? Okej, okay, nadal cię kocham. Nie, czemu on mnie Dlaczego on mnie sparaliżował? Proszę cię, traf go teraz. Proszę cię, Mykar. Okej. Nie jestem zły. Jestem po prostu zasmucony. Spodziewałem się, że trenowaliśmy... Naprawdę znowu to robisz? Czemu mi to robisz? Pieprzony Odish mnie Nie dam się zabić pieprzonym Odishowi. Dobrze, Viti, chociaż ty tutaj myślisz. Viti ma Pershing Berry i nie można jej zdezorientować. Jego zdezorientować.
Jasna cholera! To był najgorszy odjeżdż w moim życiu! Wyobraźcie sobie Wajetluma. Już nie jestem zły. Chyba. A, nie mogę go znać. Naprawdę. Odish prawie mi rozwalił moją drużynę, pomimo że byliśmy ponad 10 poziomów średnio wyżej od niego. Jak to się dzieje? Jak takie rzeczy się dzieją? Naprawdę, on myślał, że to mi coś zada. Co, idź sobie, forspam. Dobra, co ci jeszcze zostało, baba? Shift 3, fajnie, super. Darkness, coś tam. Jest co, Skyper Cut. Zgiń, proszę cię, będzie specjal, super, coś tam. Pięknie. Cześć. I będę, pa, fajnie było. Fajnie cię było poznać. Super. Git. Dobry jesteś. Jak widać, tylko Viti pracuje tutaj jeszcze. Kto jest zatruty? Kto śmie być zatrutym? Ile? Dobra, muszę mu pomóc, bo mi się przyda jeszcze. Co za kurcze miejsce. Dobra, idziemy się wyleczyć trochę. Mocno, całkowicie. To nie jest łatwa gra. Nie jest. Myślałem, że będzie, ale nie jest. To nie jest łatwa gra. Jest trudna gra. Względnie trudna gra. Chat pewnie już zasnął w tych całych emocjach, w mojej oczekiwaniu na moją walkę z Eriką. Czy rozsądnie i zasnęli w połowie. Potem się obudzą, będzie... Czy rysownik wygra? I znowu zasnął. Dzięki czacie. Dzięki, że we mnie wierzycie. Ile was w ogóle jest? Może na was nakrzyczeć. 56 osób. Dobra. Mastema Phoenix! Obudź się, pisz coś. Ha, wybrałem jednego z was, się pewnie tego nie spodziewaliście. Moja twarz, gdy rysownik używa mnie w swoich memach. Dobra. Mykar, idź ty. Mamy radę. Damy radę, będzie dobrze. Nazliv. Czy wiecie, że... Nazwa Nuzlocke, czyli Pokémon Nuzlocke, to nazwa tego wyzwania, bierze swoją nazwę z Nuzleafa właśnie. Twórca, który zaczął swoją przygodę na 4chan, jeżeli się nie mylę, zaczął pewnego dnia sobie wymyślić po prostu samemu dla siebie właśnie takie wyzwanie, że dał sobie takie podstawowe zasady i zaczął rysować o tym komiks. Jest ten komiks w internecie, Nuzlocke ma własną w ogóle stronę i tak dalej, i forum. Jest tam jego komiks i wtedy The Lost, serial Zagubieni, był bardzo popularny i była tam postać Johna Locke wśród rozbitków na wyspie. I on czasami robił, jakby dawał swoim Pokemonom w komiksie twarze bohaterów z tego serialu. I swojemu Nuzleafowi, a przedtem jeszcze wcześniej tej pierwszej ewolucji, przed ewolucji Nuzleafa, zawsze dawał twarz Johna Locke'a. I on szybko mu zginął niestety w grze i dalej pojawiał się jako właśnie duch w komiksie. I on nazwał go Nuzlocke, bo jest Nuzleaf, a dał mu John Locke, czyli Nuzlocke. I stąd wzięła się nazwa wyzwania, Nuzlocke. Serio, nawet was nie kłamią. Super Wang! Fake out, fuck. Cześć wszystkim uciekającym! Swift. Przeżyjemy Swift. Co to jest dla nas Swift?
Flame Wheel. Pięknie! O to chodziło. Can't touch this. Tararara, Sunflora. Super Fangora raczej. Synthesis, okej. Okay. Interesujące. Ale czy twoja syntezja jest w stanie wytrzymać Super Funk? Synthesis, po raz kolejny, tak? Ale czy twoje drugie syntezis jest w stanie wytrzymać Super Funk? Endeavor, tak? Ale czy jesteś w stanie wytrzymać Flame Wheel? Nie jesteś. Jest, wygraliśmy z Las Lisa. Oh yeah, oh yeah, daliśmy radę, jesteśmy lepsi. Zaraz, Ilef, ty. Ty masz pick-up. Ty, item, give. Item, give. Trzeba wam dać trochę przedmiotów. Burn, poison, wake. Wake up. Item, give. Dobra. Teraz tą drugą babką jeszcze trzeba zawalczyć. Idź i lew pierwszy. Dawaj. Wygramy z tobą i będziemy mogli walczyć z Eriką. Dobra. Las Calori chce walczyć swoim egzekutorem. Wow. Będzie ciężko. Boję się trochę autentycznie. Ale chyba jednym czasem mnie nie rozwali, co? Aerial Ace. Wow. Jeszcze raz. Wow, to nic nie zadaje. Psychik! What? The fuck? Jak ja mam sobie z psychikiem poradzić? Dobra, wyleczymy się. Okej. Okay. Dobrze, się możemy leczyć. Jeszcze raz, co teraz zrobisz? Psychik! Okej, okay, teraz już nie przeżyjemy kolejnego. Zaczynam żałować pewnych decyzji. Jakie są szanse, że teraz będzie próbował mnie uśpić? A nie zabić. Ilef, jesteś najsłabszy w drużynie. Przypominam. Serio. Mykar jest lepszy od ciebie. Nie chcę cię poświęcać. Ale nie mam wyjścia.
Secret power. Paraliż. Co? Czemu? Czemu teraz użył dopiero Magic Leaf? Czemu teraz? Czemu nie użył go wcześniej? Czemu teraz? Kolejne pytanie. Czemu wysłałem Viti? A nie kogoś innego. Przynajmniej on jest częściowo psychiczny. Viti? Sky Uppercut! Nie mamy innego wyjścia! Viti? Przeżyj to. Czy popełniłem błędy jakieś w tej serii? Ktoś z was mógł powiedzieć, że może parę drobnych? Jak, nie wiem, wystawienie walczącego Pokemona w walce z psychicznym? To niektórzy mogą uznać to za błąd. Zapomniałem, że wersji może zaatakować ten. Zapomniałem, że jest sparaliżowany Executor, przez co wersji jest szybsza od niego, przez co Sludge by go zaatakował, przez co jest super efektywny, czyli Viti nie musiała ginąć. Viti mogła przeżyć. Serio. Viti mogła przeżyć. Jak wyglądałem nasze Pokemony. Fajne. Są. Mam Rattatę i Swalota. Rattatę i Swalota. Mam Rattatę i Swalota. Mam Rattatę i Swalota. Nie wiem jak wy, ale ja mam Rattatę i Swalota. Super. Będzie fajna gra. Fajnie będzie. Pokemony są prostą, nieskomplikowaną grą. Dla różnych grup wiekowych, czy coś. Czysta zabawa. Czysta zabawa. O, zapomniałem, że leczę martwe Pokemony. To nie przywróci im ten. Fajnie było, fajnie było. GG. Good game.
Fajnie. Zaraz, zapomniałem jeszcze o tym. Dobra zabawa. Cześć Viti. Byłeś najfajniejszym brelumem, którego płci nigdy nie mogłem zapamiętać. Viti zrobiła teraz tak, zrobił tak mocny Sky Uppercut, że trafił do nieba! Przebił niebo, trafił do niego. Wracamy się po ducha. Powalczymy z Eriką później. Damy tu herbatę. Ty. Pięknie. Ach tak, tu wszędzie są rakietowcy. Kim ty jesteś? Nie, nie mogę. Nie mogę go przyjąć. Przepraszam, chciałbym. Nawet nie wyobrażasz jak bardzo stary, ale nie mogę go przyjąć. Tak bardzo bym chciał tego Tyrog. Czemu mi wszyscy w tej grze dają Pokémony? Czemu wszystko, co kocham, musi umrzeć? Byłem tutaj? Byłem. Myślę, że byłem. Ej, pamiętacie jak miałem fajnego Pokemona i zginął przeze mnie? Było fajne, co nie? Pamiętacie jak spędziłem parę godzin na trenowaniu Pokemonów i dwa z nich zginęły? Było fajne. Było fajne. Świetne. Super. To było fajne. Ten moment z umieraniem był super. O nie, tam jest mój rywal. Mam tylko dwa Pokémony. Gdzie są te duchy? Chyba, że są jeszcze na wyższym poziomie. God damn it. To źle. Czy ja mogę gdzieś coś jeszcze złapać? Czekajcie. Tu nie byłem. Czy byłem? Czy tu byłem? Nie byłem tutaj. Mogę złapać pierwszego Pokemona. Chyba, że on mnie zabije. Pytanie proste, czy ten facet mnie zabije? Goldin, nieźle. 25, jest ok. Sludge. Ok, nie jest źle. Możemy tu złapać jednego jeszcze Pokemona, którego nie miałem. Pamiętajcie, jeżeli jest Pokeball obok jego imienia, to nie mogę go złapać. Muszę szukać następnego, więc nie mogę mieć drugiego Gyaradosa. Bo miałem już Magikarpia. Ale mogę mieć wiele innych wodnych Pokemonów. Zaraz, my to chyba tej wędkę dostaniemy lepszą, co nie? Gdzieś tutaj.
Boję się teraz iść do tej Eriki. Ona mnie zniszczy. Kurde, tam jest gdzieś chata. Okej, okay, tentakula się nie boję, pierwszy raz w życiu. Bo też mam coś trującego. Czy Swalot będzie moim nowym startowym Pokemonem? Dobra, jak po pokonaniu tego faceta na dole nie będzie tej chatki z lepszą wędką, to znaczy, że oczywiście ten zawracamy i łapiemy zwyczajną wędką. A Snorlaxa to ja w ogóle nie mam pojęcia, jak ja pokonam. Serio, jak ja mogę pokonać Snorlaxa? Ktoś mi powie? Ja wiem, jak miałem Vity, co nie? Też rozumiałem pokonanie Snorlaxa, ale... Oj, bracie. Oj, bracie. Okej, uniknąłem. Unikam walk. Z wami na pewno nie chcą. O, fuck, czyli tutaj jestem. Dobra. Czas złapać tutaj coś. Mamy dobrą wędkę. Pierwszy Pokémon, który nie jest, wiecie, nie ma Pokeballa obok. Możemy złapać. Bo tu jeszcze nic nie łapałem. Remoraid? Nigdy w życiu nie miałem Remoraida. Co to jest Remoraid? Great Ball, leć! Jest! Złapałem Remoraida! Nowy Pokémon! Jasne, czemu nie? Remoraid. Wuwa do nas ewoluuje. Dołącza. Jest wodny i wodna i ma duży atak całkiem. Wow. Traits accuracy for power. Hustle. Nie mam pojęcia, co to znaczy, że rzadziej trafia, ale ma więcej zadają jej ciosy. O, fajnie, ma signal beam. Podoba mi się to. To jest fajne. Ale zaraz, to jest wodny, czysto. W sali, gdzie są same roślinne. Remoraid, nie pomożesz mi za dużo. Sekunda. No, zmieniłem mi się ten. Wow. Match Pokémon. Jak ja mam cokolwiek zrobić? Wersji jest dosłownie jedynym Pokemonem, jakiego posiadam, który ma szansę mi pomóc cokolwiek z Eriką. Jedynym Pokemonem. To będzie tak śmieszne.
O nie, lud! Co ja teraz zrobię? To będzie ciężka zabawa. Wiecie, pierwszy raz mam wątpliwości, czy uda mi się przetrwać tę serię. Nie jestem! Czemu nie? Gyarados! Coś jeszcze masz? Rzucaj! Jasne! Gyarados! Cześć, jestem przypadkowym facetem, z którego spotkasz na ulicy i mam Gyaradosa. Czemu nie? Jasne. Kocham życie. Jest fajnie. Jest super. Dobrze ma Lir. Bo przecież Gyarados ma tak niski atak, że musi mi obniżyć jeszcze defensa. Dobra, jakimś cudem przeżyliśmy. Myślałem, że będzie mnie spamować tymi swoimi tymi Dragon Breathami czy czymś tam. Och, rybacy. Jesteście straszni. Idę spać, cześć, dobranoc. To jest straszne, nie lubię wszystkiego tutaj. Octillery, o właśnie, czyli Remoraid w Octillery ewoluuje. Dobrze wiedzieć. Totalnie wygląda jak ktoś, z kim bym zapalił. Taki wiecie, wyluzowany. Oh yeah, right, dude. Whatever, dude. To będzie trudna seria. Trudna. Okej. Nie ma co tego odkładać chyba. Drogi czacie, czy mnie słyszycie? Zadam wam teraz bardzo ważne pytanie, a wy mi na nie odpowiecie. Uwaga, to jest bardzo ważne pytanie. Co mam zrobić? A. Iść walczyć z Eriką. B. Iść walczyć z moim rywalem i łapać duchy. Odpowiadajcie A albo B. Okej. Idę walczyć z rywalem. A skoro idę walczyć z rywalem, to wbijam jeden level na Wawa, ponieważ ludzie podpowiadają mi, że ewoluję wtedy w Remoraida. Jeden level, a później idziemy walczyć z rywalem. A, nie mam kata. Ponieważ moja postać, która wiecie, mój Pokémon, który potrafił kata, nie żyje. Może nie pamiętacie. Pamiętam, ta gra była prosta, fajna. Czat się mnie czepia, że mówią, że Remoraid ewoluuje w Remoraida.
tacy straszni. Biednego rysownika się czepiacie. Dobra, idziemy na górę tam do tego, pod ziemi i tam potrenujemy. Szkoda, że już nie mam tych cukierków. O, tu jest jeszcze ten. Dobra, możemy tu potrenować. Czemu nie mogę zapać Swablu? Swablu jest fajny. Slatający. Czy on może mnie zabić? Nie. Nie, ale może mnie sparaliżować. Bo czemu nie? Ile mamy osób na czacie? Muszę zobaczyć. Mamy 55 osób na czacie. To trochę smutne, że każda z nich życzy mi śmierci. Trochę wiary w rysownika. Przechodziłem gorsze rzeczy. Kiedyś, pewnie. Nie pamiętam w tej chwili. Ale na pewno kiedyś przechodziłem gorsze rzeczy. Dam radę. Czy to jest Voltorb? Co on tu robi? Czemu to są Voltorby? Nie! Proszę, nie! Nie! Wszystko chce mnie zabić. Wszystko. Mam 3 Pokemony. Z czego jeden jest super dobry w miarę. 2 na 10. Jeden jest taki sobie. Jeden jest słaby. Nigdy nie widziałem kogoś, że miał tak słabe szanse wygrania na Zlokę. I wiecie, co jest najlepsze? Że Erika będzie miała 6 Pokemonów. Ja mam 3. O, jeszcze jasne, Larvitar. Chciałem Larvitara zawsze, ale nie mam. To będzie trudne. Błagam cię, Wuwa. Dostań ten jeden poziom szybko. Tak, 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 tak. Wiesz co? Przyspieszyłem, bo to jest trenowanie. Wow, okej, to trochę zadało. Geodude, Bubble Beam. Onix, Bubble Beam. Nosepass, Bubble Beam. I Signal Beam, bo jestem zły. Larvitar, Bubble Beam. Nosepass, Bubble Beam. Golbat. Idź wersji. Sludge. Jest. Wuwa ewoluuje. A. Jej. Teraz na pewno wygram. Czas walczyć z moim rywalem.
ale to będzie czysta zabawa. Hej, pamiętacie jak Executor zabił VT jednym ciosem? Było fajne, co nie? To było super. Widzicie jak za oknem biega z papierową maską. Szatana. W sumie ma dobry atak. Wuba. Szkoda, że nie mam nic lodowego dla niej. Czas walczyć. Jak dobrze, że moja ostatnia walka ma miejsce na cmentarzu. Pamiętajcie, to nie jest walka o odznakę, ale nie chcę oszukiwać. Drogi czacie, podczas tej walki mogę użyć tylko 3 Hyper Potionów. Mogę statusy, antidoty i tak dalej używać sobie ile chcę, ale mogę użyć tylko 3 Hyper Potionów. Pamiętajcie. Idziemy. Jakicz! Co tam u ciebie? Czy chcesz mi zabić jakieś pokemony? Swoimi 5? Zobaczmy jedną rzecz. Dobra. Jedna zmniejsza speeda, a drugie ma szansę zdezorientować. Stawiamy na dezorientację. Water Pulse. Fuck, on ma Confusion Ray. Błagam cię, buwa. Traf. Proszę. God damn it. Dobra. On teraz użyje pewnie Wing Attack. Kto ma u nas najwyższego defensa? Zdecydowanie wersji. Jest jedyny też wersji, kto nie może być zatruty. Właśnie, Sludge Bomb. Nie jest źle. Encore. Fuck, Aerial Ace. Nie chciałem tego robić. Nie jest źle. Mamy szansę z nim wygrać. Błagam, jakiś krytyk chociaż. Idź mykar. Nie chcę teraz jeszcze leczyć wersji. Wiem, mogę tego żałować. Nawet bardzo. Hyperfang! Jest! Trafił! Bałem się, że nie trafi. Magmar! To już jest jego starter. Trudniej nie będzie. Okej, pierwsza sprawa. Zakładamy się, że jego Magmar ma Thunder Punch. Nic mi innego nie wymyślę. Idziemy, wuwa. Kup mi chociaż jedną turę, żebym mógł wyleczyć ten wersji. Flamethrower, fajnie, super.
Super. A nie, i tak mnie zabije flamethrowerem pewnie, co? Cześć, Wuba. Another bites the dust. Another bites the dust. Pamiętacie to? Tak? Super. To już dwa. Już dwa potiony zużyłem. I nawet toksika nie udało się zrobić. Myślałem, że ta seria trochę dłużej potrwa. No to co, Mykar? Ty kontra 4 Pokémony. Dasz radę, co nie? Hyperfuck! Fuck! Cały czat jest tylko zalany ludźmi, którzy zostają zbanowani przez spambota. To było moje drugie podejście do Pokémon Omega. Przeszedłem kiedyś Pokémon Omega po wielu trudach samemu, bez Nuzlocke. Jeszcze wtedy Nuzlocke chyba nie istniało. I na początku tego, jak zacząłem mój kanał na Twitchu, zrobiłem normalnego Fire-Reda z normalnymi Pokémonami, Omega też właśnie. Fire-Red Omega, ale normalne były Pokémony, bez Fairy i tak dalej. I zacząłem nową serię. I chyba nie zdobyłem nawet pierwszej odznaki. Ludzie teraz wrzucają do dzisiaj, że Helga! Ponieważ zapamiętam wtedy Handauera z samicą Handauera, która była, zawsze krzyczałem Helga, niszczyć! I w ogóle ludzie świetnie wspominali. I jak skończyłem moją serię z JJ Jokerem na YouTubie, to pomyślałem sobie, że chciałbym wrócić i tym razem pokonać Omega, że teraz jestem starszy, jestem lepszy. Że się nie poddam. I myślałem sobie, a z drugiej strony też mi wpadło do głowy, ale dobra, no dopiero co robiłem Fire Reda, ludzie będą źli na mnie. I wtedy mi wpadło do głowy, zrobię to na szybko, będę ciąć krótko odcinki, jak najszybciej, a żeby dodatkowo jeszcze było fajnie, to zrobię, że są moje mony zamiast Pokémonów, że są, wiecie, fajne postacie, że coś innego. Seria oczywiście jak zawsze to dla mnie trwała, nie wiem ile już, rok, więcej, bo odcinki rzadko dodawałem, bo jestem pierdołą. Ludziom nie podobały się moje mony, więc wszystko to było porażka. Serial była strasznie popularna, ale każdy mi mówił, słuchaj rysownik, skończył wszak najszybciej te moje mony, chcemy kolejną serię od ciebie. I dlatego postanowiłem zrobić ten stream dzisiaj, żeby przejść z wami do końca moje mony, choćby nie wiem co, nie przegrałem na siłę. Naprawdę chciałem je skończyć na siłę, do końca, jak najdalej. No i nie dałem rady. Więc przegrałem. Nie dałem rady jeszcze ani razu ukończyć Fire Red Omega Nuzlocke. Jeżeli chcecie, spróbujcie sami.
Powodzenia. Jeżeli wygracie, super. Ja nie dałem rady.